Psychiatria rozdział 10 Zaburzenia nerwicowe i inne zaburzenia związane ze stresem Pojęcie nerwica Określenie nerwica, które zostało po raz pierwszy użyte przez Williama w 1710 1790 w 1777 roku dotyczy zaburzeń układu nerwowego nie wywołanych żadną przyczyną somatyczną. Termin ten zastąpił określenie Roberta Hita z 1764 roku choroba nerwów, które z kolei wyparło poprzednią nazwę chimera. Choroby psychiczne, zakładając, że przed ich wystąpieniem dana osoba była zdrowa, zostały podzielone na psychozy i nerwica W psychozach występuje utrata kontaktu z rzeczywistością i objawy takie jak urojenia lub omamy są one niezrozumiałe i nie można się w nie wczuć psychozy uznaje się za ciężkie choroby psychiczne które w rozumieniu laika uważane są za szaleństwo Nerwice lub psychonerwice obejmują z kolei objawy, które są zarówno zrozumiałe, oparte na rzeczywistości i w które można się wczuć. Wygląd jest zazwyczaj zachowany. Są one uważane za łagodniejsze i w potocznym rozumieniu są określane jako nerwy. Różnią się ilościowo, ale nie jakościowo od normalnego stanu i pojawia się w nich. Nieodpowiedni lub nadmierny lęk. Nerwice są najczęściej, ale nie zawsze krótkotrwałe, ale mogą też być przewlekłe i upośledzające z charakterystycznymi objawami i często zmianami zachowania. Nerwice można zdefiniować jako odbiegające od normy reakcje psychogenne, powodowane czynnikami psychologicznymi. W nerwicy lękowej. Będą przeważnie występować objawy lęku, w nerwicy fobicznej natomiast objawy fobii. W nerwicach występują zazwyczaj dwa elementy: podatna osobowość, czynnik stresowy wyzwalający reakcje. Nerwice mogą być uważane za wyolbrzymione rodzaje normalnych reakcji na stresowe wydarzenia. To znaczy są one nieadekwatne do sytuacji i czynnika stresowego lub reakcja występuje z większą częstotliwością albo nasileniem niż normalnie. Klasyczne nerwice były uważane za zaburzenia niemające organicznego podłoża i nie powodujące utraty kontaktu z rzeczywistością zewnętrzną, która to utrata występuje w przypadku psychos. Objawy nerwicowe są w ten sposób nieprawidłowymi reakcjami na stres i odzwierciedlają nadmierne i nieodpowiednie zastosowanie psychologicznych mechanizmów obronnych. Objawy nerwicowe są nieprzyjemne, dlatego pacjenci mają tendencję do samodzielnego poszukiwania ulgi. Objawom często towarzyszy zaburzenie funkcjonowania społecznego. A u osób cierpiących z powodu nerwicy ryzyko śmiertelności jest wyższe, w tym z powodu samobójstw i urazów głowy. Należy odróżnić osoby z nerwicą, to znaczy rodzajem zaburzeń psychicznych, od osób, które są czasami nazywane, zwłaszcza przez nieprofesjonalistów, osobami neurotycznymi, najczęściej cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości. Utrzymujących się przez całe życie, z takimi objawami jak nadmierna lękliwość lub nadmierna emocjonalność. Epidemiologia. Poszczególne objawy nerwicowe są często spotykane w społeczeństwie, a także w podstawowej i specjalistycznej opiece medycznej, dlatego też mogą być uznane za nieodbiegające od normy. Są to Nadmierne obawy lęki, i panika, krótkotrwałe stany depresyjne, napięciowe bóle głowy, drażliwość, bezsenność. Objawy nerwicowe są często spotykane w praktyce lekarza rodzinnego, powodując znaczące obciążenie dla społeczeństwa. Mogą być one częstymi objawami u jednej szóstej osób leczonych w tychże praktykach. I ważnymi objawami u jednej trzeciej. Chorujący często prezentują objawy somatyczne. Osoby cierpiące na nerwicę często korzystają z poradni psychiatrycznych. Rzadziej zaś są pacjentami w szpitalach psychiatrycznych. Zaburzenia nerwicowe są najczęstszymi zaburzeniami psychicznymi. W tym samym czasie dotykającym 10% populacji. A w ciągu całego życia ponad 15% populacji. Znaczna częstość występowania objawów nerwicowych w populacji ogólnej powoduje, że niekiedy pojawiają się pytania, czy takie objawy powinny być uważane za nieprawidłowe, a prezentujące je osoby za chore psychicznie. Czy objawy te powinny być uważane tylko za indywidualny sposób radzenia sobie z problemami codziennego życia? Czy reprezentują one formalną chorobę psychiczną? W rzeczywistości łagodne nerwice często ustępują spontanicznie lub dzięki łagodnemu wsparciu. Osoby z nerwicą częściej jednak będą szukać konsultacji medycznej w związku z obawą choroby somatycznej. A postawienie odpowiedniego rozpoznania psychiatrycznego często pozwala uniknąć niepotrzebnych badań medycznych. Zazwyczaj współwystępują zaburzenia nerwicowe, zwłaszcza z depresją, nadużywaniem substancji psychoaktywnych lub zaburzeniami osobowości. Zaburzenia nerwicowe często poprzedzają rozwój depresji. W diagnostyce różnicowej nerwic powinno się ustalić, czy u pacjenta występują dane objawy w określonym czasie. Jeśli pacjent Zgłasza objawy nerwicowe po raz pierwszy po 35. 40 roku życia, i jest prawdopodobne, że mogą być one spowodowane depresją lub zaburzeniem na podłożu organicznym. Etiologia. Czynniki predysponujące do rozwoju nerwic są często podobne do czynników istotnych w rozwoju zaburzeń osobowości. W rzeczywistości, nerwice często pojawiają się u pacjentów. Z nieprawidłową osobowością, ponieważ reagują oni przesadnie na problemy społeczne i emocjonalne. Czynniki środowiskowe, na przykład sytuacja rodzinna i rozwój społeczny są na pewno ważne. Niemniej coraz więcej dowodów wskazuje na genetyczną, wrodzoną predyspozycję do wystąpienia nerwicy. Podatność populacji ogólnej na rozwój nerwicy pod wpływem stresu wykazuje rozkład normalny, taki jak dla wzrostu lub masy ciała, rycina 101. Częstość występowania nerwic wzrasta wraz z większym nasileniem stresu środowiskowego. rycina 102. Pod wpływem ciężkiego stresu środowiskowego, jak można to zauważyć, Podczas naturalnych katastrof i w czasie wojny, nawet u normalnej, stabilnej emocjonalnie osoby, może dojść do rozwoju nerwicy. Podczas I wojny światowej częstość nerwic u osób będących w okopach przez długi czas wynosiła niemal 100%. Podobnie jak u załóg bombowców podczas II wojny światowej uczestniczących w więcej niż 30 misjach. Chociaż sytuacja stresowa doświadczana przez jedną osobę może być dla kogoś innego przyjemna w związku z indywidualną predyspozycją i cechami osobowości, pewne sytuacje, takie jak uczestnictwo w działaniach bojowych, są doświadczane jako stresujące przez ponad 95% osób. Niewiele osób doświadcza stresu podczas egzaminów lub przemów publicznych, Natomiast niemal 50% osób uważa za stresujące rozmowy kwalifikacyjne dotyczące pracy. Deprywacja sensoryczna, czy to eksperymentalna, czy doświadczana np. u zakładników trzymanych w odosobnieniu, chociaż nie związana z zewnętrznym stresem, a także, choć w mniejszym stopniu, nuda, mogą również powodować znamienny stres i lęk. Sformułowano liczne teorie w celu wyjaśnienia przyczyn nerwic. W freudowskiej teorii psychoanalitycznej objawy nerwicy są uważane za wyrażenie niepokoju wewnątrzpsychicznego, spowodowanego nierozwiązanymi konfliktami emocjonalnymi z okresu dzieciństwa. Freud początkowo uważał, że lęk jest odpowiednikiem tłumionego libido, energii lub napędu psychicznego. Później rozważał możliwość, że lęk odzwierciedla stresowe doświadczenie narodzin, ale ostatecznie przedstawił teorię, że lęk jest reakcją ego na instynktowne napięcie emocjonalne. Freud wyodrębnił nerwicę lękową, sądząc, że ma ona przyczynę biologiczną w odróżnieniu od psycho-nerwiz obejmujących histerię lękową, lęk fobiczny lub sytuacyjny nerwicę obsesyjno-kompulsyjną i histerię, uważając, że wynikają one z nieświadomych konfliktów. W myśl teorii uczenia się nerwice są błędnymi, wyuczonymi odpowiedziami mającymi na celu doraźną redukcję lęku. Istnieją powody wskazujące na genetyczną predyspozycję do rozwoju poszczególnych rodzajów nerwic chociaż może to być głównie spowodowana przez genetyczny wpływ na rozwój osobowości. Jak opisano wyżej, czynniki stresowe mogą być czynnikami wyzwalającymi wystąpienie nerwicy u osób podatnych, a czynniki środowiskowe, np. rodzinne i małżeńskie oraz sytuacja społeczna, mogą być czynnikami podtrzymującymi takie zaburzenia. W tabeli 10.1 przedstawiono czynniki związane z rozwojem zaburzeń nerwicowych i zaburzeń związanych ze stresem. Tabela 10.1. Czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem: niższa klasa społeczna bezrobocie rozwód, separacja lub wdowieństwo częściej wynajmowanie niż posiadanie własnego domu. Słabe wykształcenie, częściej środowisko miejskie niż wiejskie. Ryzyko wystąpienia zaburzenia jest dwukrotnie większe wśród bezdomnych i więźniów niż w populacji ogólnej. Koniec tabeli. Leczenie Dostępne są informacje oparte na faktach dotyczące leczenia zaburzeń nerwicowych, np. W Wielkiej Brytanii w dalszej części rozdziału leczenie każdego zaburzenia będzie omówione osobno. Często skuteczne są terapia poznawcza behawioralna Cognitive behavioral therapy, CBT. oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotonina. Selective serotonin reuptake inhibitors SSRI. SSRI powinny być stosowane przez kolejny rok po uzyskaniu korzystnej reakcji na leczenie. CBT może być bardziej skuteczna w zapobieganiu nawrotom. Rokowanie. Rokowanie w tych zaburzeniach jest zazwyczaj dobre, i po dwóch latach częstość wyzdrowień wynosi 50%. Bez leczenia oraz 70% po wdrożeniu leczenia. Niemniej jednak u połowy pacjentów u lekarza ogólnego nadal występują objawy nerwicy po roku, a wśród pacjentów psychiatry około połowa wykazuje objawy niepełnosprawności po 4 latach. Dobrymi wskaźnikami prognostycznymi są stabilna osobowość przedchorobowa, i znaczne nasilenie objawów nerwicy w odpowiedzi na przejściowy stres. Z kolei złymi wskaźnikami prognostycznymi są przewlekłe i lub ciężkie objawy nerwicy oraz słabe wsparcie społeczne pacjenta. Stwierdzono większą śmiertelność wśród osób ze zaburzeniami nerwicowymi, głównie ze względu na wyższy wskaźnik popełnianych samobójstw. Pojęcie nerwicy. Nerwica jest terminem stosowanym dla grupy zaburzeń psychicznych, w których dominują objawy lęku, fobii, paniki lub obsesji. Główny objaw decyduje o ostatecznym rozpoznaniu. Często jednak w obrazie nerwicy występuje jednocześnie kilka objawów. Objawy nerwicowe różnią się od normalnego lęku tylko jego nasileniem. A nie jakościowo. Nerwice są nieprawidłowymi reakcjami psychogennymi spowodowanymi czynnikami psychologicznymi. Większość nerwic jest spowodowana życiowymi czynnikami stresowymi i często jest związana z podatną osobowością, zwłaszcza z osobowością zależną lub anarkastyczną, obsesyjną. Nerwice występują dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn. Klasyfikacja. W ICD-10 nie występuje pojęcie nerwicy jako główne rozpoznanie, chociaż terminem tym określa się trzy typy zaburzeń ze względu na ich historyczne związki z pojęciem nerwicy, a także ich związek z psychologicznymi czynnikami wywołującymi. Są to zaburzenia nerwicowe i zaburzenia związane ze stresem opisane w tym rozdziale oraz zaburzenia w postaci somatycznej, somatoform i dysocjacyjnej konwersyjna opisane w rozdziale 11. W tabeli 10.2 znajduje się klasyfikacja ICD10 dla zaburzeń nerwicowych i zaburzeń związanych ze stresem. Mieszane zaburzenia nerwicowe występują częściej niż nerwice z jednym rodzajem objawów. Najbardziej upośledzające są zaburzenia lękowe z napadami paniki lub bez agorafobii oraz zaburzenia lękowe uogólnione. W tabeli 10.3 przedstawiono częstość występowania poszczególnych zaburzeń nerwicowych. W klasyfikacji DSM4TR stosowany jest termin na zaburzenia lękowe zamiast terminu zaburzenia nerwicowe. Termin nerwica nie występuje jako rozpoznanie już w wersji DSM3. W tabeli 10.4 Porównano klasyfikacje zaburzeń nerwicowych i zaburzeń związanych ze stresem w DSM-4TR i ICD-10. Podstawy współczesnych klasyfikacji zaburzeń niepsychotycznych są krytykowane z powodu braku dowodów na ich słuszność. Proponuje się m.in. klasyfikację wymiarową, dymensjalną dla wymiarów lęku i depresji. Tabela 10.2: Zaburzenia nerwicowe i zaburzenia związane ze stresem w klasyfikacji ICD10: Zaburzenia: Zaburzenie lękowe uogólnione cechy objawy lękowe uogólnione i uporczywe lęk wolno płynący. Elementy zaburzenia to obawy zamartwianie się niekorzystnymi wydarzeniami, które mogą wystąpić w przyszłości. Uczucie znalezienia się na krawędzi, trudności w skupieniu uwagi, itd. Niepokój ruchowy, niespokojne kręcenie się, napięciowe, bóle głowy, drżenie, niezdolność odprężenia się, itd. Pobudzenie układu autonomicznego, poczucie pustki w głowie, pocenie się, przyspieszenie czynności serca. Dyskomfort w nadbrzuszu, zawroty głowy, suchość w ustach itd. Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane cechy. Obecne są objawy lęku i depresji, ale żadne z nich nie są wyraźnie przeważające. Zaburzenie lękowe z napadami lęku lęk paniczny cechy. Nawracające napady silnego lęku, paniki, które nie są ograniczone do konkretnej sytuacji lub okoliczności i dlatego ich wystąpienie nie jest możliwe do przewidzenia. Występuje obawa dotycząca śmierci, utraty kontroli lub zwariowania. Napad trwa zazwyczaj tylko kilka minut, podczas którego pacjent doświadcza narastania objawów lękowych i autonomicznych nie występują objawy lękowe między napadami paniki chociaż często obecny jest lęk antycypacyjny zaburzenie lękowe w postaci fobii lęk występuje tylko w określonych sytuacjach lub w obecności pewnych elementów świata zewnętrznego które nie są niebezpieczne w danych okolicznościach Występuje charakterystyczna reakcja unikania lub możliwość zniesienia ich przy znacznym cierpieniu. Specyficzne, izolowane postacie fobii. Występują w konkretnych sytuacjach, takich jak bliska obecność niektórych zwierząt, przebywanie na dużej wysokości, grzmoty podczas burzy, widok krwi, latanie samolotem. I tak dalej. Agorafobia. Lęk występuje nie tylko podczas znalezienia się na otwartej przestrzeni, ale także w tłumie ludzi lub innych sytuacjach. Kiedy natychmiastowe i łatwe wydostanie do bezpiecznego miejsca, zazwyczaj domu, jest niemożliwe. Występuje z lub bez napadów paniki. Fobie społeczne. Obawa przed znalezieniem się w centrum uwagi innych ludzi w małej grupie, nie w tłumie, i prowadzi do unikania pewnych sytuacji społecznych. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, występowanie natrętnych myśli obsesje i natrętnych czynności kompulsje. bezskuteczne. Przeciwstawianie się występowaniu przynajmniej jednej myśli lub czynności. Myśli o ich realizacji lub czynności są nieprzyjemne, myśli wyobrażenia lub impulsy powtarzające się wbrew woli. Zaburzenia stresowe pourazowe opóźniona i długotrwała reakcja emocjonalna na wydarzenia traumatyczne, sytuacje niebezpieczne lub katastroficzne. Które mogą spowodować cierpienie psychiczne, powtarzające się przeżywanie wydarzenia traumatycznego w natrętnych wspomnieniach flashbacks, snach lub koszmarach sennych, uczucie odrętwienia emocjonalnego i odcięcia się od innych ludzi, unikanie czynności i sytuacji przypominających wydarzenie traumatyczne. Zazwyczaj pobudzenia autonomiczne z nadmierną czujnością, wzmożoną reakcją zaskoczenia i bezsennością. Tabela 10.3 Względna częstość występowania zaburzeń nerwicowych. Zaburzenie Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane, częstość występowania w procentach 48%. Zaburzenia lękowe uogólnione 28%. Depresja 14%, fobia 12%. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne 10%. Zaburzenie lękowe z napadami paniki 6%. Tabela 10.4. Porównanie klasyfikacji zaburzeń nerwicowych przez lękowych cd 10 i DSM4TR ICD10 F40 zaburzenia lękowe w postaci fobii F40 00 Agorafobia bez napadów paniki DSM4TR300.22 Agorafobia bez zaburzenia panicznego w wywiadzie F40.01 Agorafobia z napadami paniki 300.21 Zaburzenie paniczne z agorafobią F40.1 Fobie społeczna 300.23 Fobia społeczna F40.2 specyficzne izolowane postacie fobii. 300.29 Fobia swoista F41. Inne zaburzenia lękowe Zaburzenia lękowe. Normalny lęk. Lęk jest stanem nastroju zwykle nieprzyjemnym, z towarzyszącymi doznaniami cielesnymi somatycznymi oraz z odczuwanymi subiektywnie obawami i poczuciem zagrożenia co do przyszłości. Termin strach jest używany do opisywania prawidłowego i właściwego nastroju wtedy, kiedy niebezpieczeństwo może być dostrzeżone i zdefiniowana. Większość spotykanych w lęku doznań cielesnych jest spowodowana wzrostem pobudzenia współczulnego, adrenergicznego układu nerwowego, to znaczy reakcja walki lub ucieczki według kanona, rycina, 10:3 Wynika ona z uwalniania adrenaliny lub innych katecholamin. W przeszłości reakcje takie przygotowywały człowieka do radzenia sobie z rzeczywistym fizycznym niebezpieczeństwem. Obecnie jednak takich reakcji na stres doświadcza się w życiu codziennym, na przykład stojąc w korku ulicznym. Wszyscy ludzie starają się utrzymać lęk na optymalnym poziomie. Lęk, podobnie jak ból, jest sygnałem ostrzegawczym i nie powinien być tłumiony przez narkotyki lub alkohol. Stanowi on system alarmowy w ośrodkowym układzie nerwowym do obrony przed niebezpieczeństwem i jest aktywowany przez bodźce środowiskowe. Występuje odwrotna w kształcie litery U. Zależność pomiędzy lękiem a sprawnością działania. Teorię tę, znaną jako prawo Jorquesa Dotsona, rozwinął HEP w 1955 roku, rycina 10.4. Opiera się ona na doświadczeniu, na białych myszach, które uczono znajdowania przedziałów w pudełku, stosując jednocześnie. Porażenie ich prądem o niskim, średnim i wysokim natężeniu. Rażenie prądem o średnim natężeniu powodowało najszybsze uczenie się myszy. Wydajność procesu uczenia się zmniejsza się przy niskim i bardzo wysokim poziomie lęku. Z tego powodu słabe wyniki egzaminu uzyskiwane są przez osoby z niskim poziomem lęku, które nie dbają o to, czy zdadzą, czy nie, oraz przez osoby, u których lęk jest tak nasilony, że nie mogą się skoncentrować na nauce. Prawo Jorkesa Dodsona przewiduje, że leki przeciwlękowe będą zmniejszać wydajność uczenia się u osoby z niskim poziomem lęku. Z kolei w sytuacji, w której obniżenie wydajności nauki jest spowodowane przez silny lęk, Leki przeciwlękowe powinny poprawiać wydajność dzięki zmniejszeniu objawów lęku, np. w fobii egzaminacyjnej. Przy ocenie faktycznego poziomu lęku danej osoby, powinno się pamiętać, że skarga na nasilenie objawów lęku może dotyczyć dowolnego miejsca na krzywej Jorkesa-Dodsona. Ponadto dana osoba. Może być bardzo niespokojna podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę, ale nie mieć objawów lęku przez cały dzień i odwrotnie. Ważne jest odróżnianie cechy lęku, która jest cechą osobowości występującą przez całe życie od stanu lęku będącego zaburzeniem przejściowym z określonym czasem trwania. Lęk często pojawia się tam, gdzie występuje możliwość wyboru działania. Może to wyjaśniać, dlaczego niektóre osoby nie wyglądają na zaręknione podczas egzekucji, kiedy nie ma żadnej nadziei na ich uratowanie. Mogą tu występować również inne reakcje, takie jak depersonalizacja i zaprzeczenie, a także paranoiczne nastawienie do sytuacji gdy dana osoba jest przekonana, że inni dostaną ją tak czy owak, wcześniej czy później. Zaburzenie lękowe uogólnione Zaburzenie lękowe uogólnione, znane również jako nerwica lękowa, stan lękowy lub reakcja lękowa, charakteryzuje się nadmiernym lękiem i zamartwianiem się, które są uogólnione i uporczywe i nie ograniczają się tylko do określonych sytuacji i okoliczności, czyli jest to lęk wolno płynący. Epidemiologia. Badania środowiskowe wskazują, że w danym czasie około 1,6% dorosłej populacji cierpi z powodu zaburzenia lękowego uogólnionego. A zachorowalność w ciągu roku wynosi od 3 do 8%. Częstość występowania zaburzenia w ciągu życia wynosi 21%. Stosunek częstości u kobiet i mężczyzn wynosi 2 do 1%. Cechy leukowe wykazuje około 15% pacjentów spotykanych w poradniach lekarzy ogólnych i 25% pacjentów ogółem korzystających z opieki medycznej. Zaburzenie leukowe uogólnione rozpoczyna się często we wczesnym okresie dorosłości 15 do 25 roku życia, ale zachorowalność wzrasta po 35 roku życia. Częstość występowania zaburzenia jest wyższa u osób powyżej 24 roku życia: ludzi samotnych, owdowiałych, rozwiedzionych i bezrobotnych, a także. Zajmujących się tylko domem. Samo zaburzenie lękowe uogólnione spotyka się rzadko. Znacznie częściej występują mieszane objawy lęku i depresji. Często współwystępują prawdopodobnie u 90% pacjentów zaburzenia lękowe uogólnione z innymi zaburzeniami lękowymi, np. ze zaburzeniem lękowym z napadami lęku, lęk paniczny oraz fobią społeczną cechy kliniczne. Cechy kliniczne zaburzenia lękowego uogólnionego przedstawiono na rycinie 105 i w tabeli 105. Osoby z tym zaburzeniem nie prezentują jednocześnie wszystkich objawów psychicznych, afektywnych i somatycznych, ale u danej osoby objawy, tak jak na przykład kołatanie serca i drżenie całego ciała, będą zawsze występować podczas zaostrzeń choroby. Objawy somatyczne częściej niż objawy psychiczne mogą występować u mężczyzn, osób z niższych klas społecznych oraz osób z niektórych kultur. Należy przyjąć, że objawy te są odczuwane przez pacjenta jako rzeczywiste, a nie jako urojone, i należy wyjaśnić pacjentowi charakter tych objawów. W myśl reakcji walki lub ucieczki według kanona. Dochodzi do pobudzenia neuronów adrenergicznych, co prowadzi do uwalniania adrenaliny i innych katecholamin. Taka wzmożona aktywność układu autonomicznego powoduje wzrost szybkości tętna i kołatanie serca oraz wzrost częstości oddychania, co odczuwane jest jako duszność. Z kolei, hiperwentylacja, czasem określana jako zespół hiperwentylacji, Czyli nadmierne wydychanie dwutlenku węgla prowadzi do hipokapni, która powoduje skurcz naczyń obwodowych i uczucie mrowienia całego ciała, parestezję. Można temu zapobiegać przez oddychanie do papierowej torby. Łatwo zrozumieć powstanie błędnego koła lęku i obaw o wystąpienie objawów somatycznych u pacjenta nieświadomego normalnych reakcji fizjologicznych powodujących lęk. Pacjent często nie pamięta czynnika stresowego, który wywołał napad lęku, a boi się, że umrze na zawał serca, co jest określane jako nerwica serca lub zespół wysiłkowy. Obawa taka powoduje nasilenie lęku w klatce piersiowej, skutek wzmożenia napięcia mięśniowego wywołanego lękiem. Napięcie mięśniowe wzrasta wraz ze zwiększeniem przepływu krwi przez mięśnie i powoduje uczucie zmęczenia. Termin neurastenia, zespół zmęczenia był używany w przeszłości do określenia nerwicy, w której głównym objawem było zmęczenie. Depersonalizacja i derealizacja występują niekiedy w zaburzeniu lękowym uogólnionym i są zaburzeniami poczucia własnej osoby. Depersonalizacja polega na zmienionym lub zniesionym poczuciu tożsamości lub rzeczywistości własnej osoby. W derealizacji nierealne wydaje się otoczenia. Pacjenci zgłaszają, że są to objawy nieprzyjemne i trudne do opisania oraz że czują ulgę, kiedy o nich opowiadają, a psychiatra je rozumie. Depersonalizacja i derealizacja mogą występować u osób zdrowych zwłaszcza cierpiących z powodu bezsenności, oraz mogą być głównymi objawami w pierwotnym zespole depersonalizacji i derealizacji. Stwierdza się je również u osób chorujących na depresję, schizofrenię, padaczkę, występują w stanie upojenia alkoholowego lub zatruciach substancjami psychoaktywnymi oraz w zespołach abstynencyjnych mogą być również efektami ubocznymi stosowanych leków. Depersonalizacja i derealizacja są odczuciami nieprzyjemnymi, ale możliwymi do zniesienia, w odróżnieniu od napadu paniki związanego ze znacznie wyższym poziomem odczuwanego lęku. Rycina 10.6. Podczas zbierania wywiadu, przy podejrzeniu zaburzenia lękowego uogólnionego, należy zwrócić uwagę na ewentualne nadużywanie alkoholu, kofeiny lub substancji psychoaktywnych jako możliwych przyczyn na wystąpienie objawów lękowych, a także wykazanie związku z wydarzeniami mogącymi wyzwolić zaburzenia. Pacjent z zaburzeniem lękowym uogólnionym wygląda na zmartwionego i napiętego. Mogą występować drżenie, bladość, lub potliwość. Oddech jest przyspieszony. Mogą też wystąpić objawy agitacji bezcelowej, nadmiernej aktywności ruchowej spowodowanej lękiem, która przejawia się niespokojnym chodzeniem pacjenta po gabinecie lub wierceniem się na krześle. Badania przedmiotowe i laboratoryjne powinny wykluczyć organiczne przyczyny zaburzenia, takie jak na przykład nadczynność tarczycy. Badania w celu wykrycia nadczynności tarczycy są uzasadnione. Natomiast inne, organiczne przyczyny lęku, takie jak guz, chromochłonny nadnerczy, występują tak rzadko, że badania w ich kierunku nie są rutynowo wskazane, chyba że istnieją określone objawy wskazujące na takie zaburzenia. Diagnostyka różnicowa. W wielu chorobach ogólnomedycznych i prawie we wszystkich chorobach i zaburzeniach psychiatrycznych występują objawy lęku. Tabela 10.6 Tabela 106 zaburzenia, w których występują objawy lękowe. Zaburzenie lękowe uogólnione Zaburzenie lękowe z napadami lęku lęk paniczne Zaburzenie lękowe w postaci fobii. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Zaburzenia depresyjne schizofrenia i inne psychozy paranoidalne. Zespół abstynencyjny, poalkoholowy lub polekowy, np. majaczenie drżenne, delirium tremens. Wczesne stadia otępienia, np. reakcje katastroficzne w testach psychometrycznych. Napadowy lęk spowodowany padaczką, zwłaszcza padaczką płata skroniowego. Nadczynność tarczycy. GUS chromochłonny nadnerczy, niejasne dolegliwości somatyczne np. kluska w gardle, nadużywanie, uzależnienie lub objawy abstynencyjne powstałe w skutek przyjmowania leków i alkoholu np. majaczenie drżenne, nadmierne spożycie kofeiny. Koniec tabelki. Zaburzenie lękowe uogólnione bardzo rzadko rozpoczyna się po 35 roku życia. Osoby, u których po raz pierwszy objawy lęku pojawiły się w tym wieku, częściej chorują na depresję lub inne zaburzenia psychiczne. Różnicowanie zaburzenia lękowego uogólnionego i depresji jest jednak trudne. Zawroty głowy nie są objawem zaburzenia lękowego uogólnionego. Etiologia czynniki predysponujące. Są dowody na genetyczną predyspozycję do wystąpienia objawów lęku, co wiąże się również z podatnością na depresję. Czynniki środowiskowe mają wpływ na obraz zaburzenia. Czynniki środowiskowe takie jak uczenie się funkcjonowania społecznego mogą być istotne to znaczy lękowe matki wychowują lękowe dzieci. Na zaburzenie lękowe uogólnione częściej chorują osoby z przedchorobową osobowością lękową unikającą. Stwierdza się również jego związek z sytuacją separacji we wczesnym dzieciństwie, zwłaszcza z separacją z którymś z rodziców. W myśl teorii przywiązania Bolbiego separacja z jednym z rodziców powoduje późniejsze uczucie życiowej niepewności. W myśl freudowskiej teorii psychoanalizy zaburzenie lękowe uogólnione jest lękiem wewnątrzpsychicznym spowodowanym konfliktem emocjonalnym. Hipotetycznymi modelami biologicznymi zaburzenia lękowego uogólnionego są Po pierwsze, szlaki noradrenergiczne. Miejsce sinawe, układ nerwowy noradrenergiczny, współczulny autonomiczny, związane ze strachem i pobudzeniem ruchowym. Po drugie układ przegrody i hipokampa oraz obwód papeza mające znaczenie w mechanizmach lęku i stanowiące miejsce działania leków przeciwlękowych. Benzodiazepiny działają na kompleks receptora GABA-A. Po trzecie, reakcja skórno-galwaniczna gruczołów potowych na pobudzenie współczulne związane z mechanizmem habituacji lęku. Nie jest ona związana z nadczynnością tarczycy. Czynnikami wywołującymi i podtrzymującymi zaburzenie naukowe uogólnione są stres występujący w danej chwili oraz wydarzenia życiowe, zwłaszcza związane z obawą przed utratą czegoś lub kogoś. Obecnie do wyjaśnienia rozwoju zaburzenia w większym stopniu wykorzystuje się teorie poznawcza. Leczenie Większość pacjentów z zaburzeniem lękowym uogólnionym jest leczona w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej. Skuteczne mogą być same informacje, np. wyjaśnienie pacjentowi mechanizmów powstania objawów somatycznych lęku, takich jak kołatanie serca, które pacjent może uznać za objaw wskazujący na zawał serca, a także uspokojenie pacjenta. Że zachowa samokontrolę, nie zwariuje ani nie zostanie zamknięty na całe życie w szpitalu psychiatrycznym. Materiały samopomocowe, takie jak książki i taśmy, uczące relaksację oraz ulotki na temat ręku, mogą pomagać w leczeniu pacjenta. Leczenie psychologiczne. Istnieją dowody na skuteczność terapii poznawczej i technik radzenia sobie z lękiem. Dlatego powinny być one stosowane jako leczenie pierwszego rzutu. Terapia poznawcza opiera się na założeniu, że myśli i uczucia są ze sobą powiązane, i że lękowe myślenie wywołuje i nasila odczuwanie lęku. W terapii tej pacjent uczy się rozpoznawać swoje lękowe myśli i odnajdywać inne sposoby myślenia, które są następnie testowane w praktyce. Terapia poznawcza identyfikuje i modyfikuje również dysfunkcjonalne założenia lub przekonania pacjenta, które są przyczyną myśli lękowych. Ma ona na celu zastąpienie uprzednich, automatycznych, chorobliwych myśli przez bardziej adaptacyjne sposoby myślenia. Techniki CBT obejmują również metody relaksacji. Które są lepsze od innych form leczenia psychologicznego. Ćwiczenia radzenia sobie z lękiem opierają się na założeniu, że można sobie poradzić z lękiem przez przerwanie błędnego koła, które napędza odczuwanie objawów lęku. Polega to na wyjaśnieniu przyczyn i skutków lęku. Pacjenta zachęca się do ćwiczeń relaksacyjnych i oddechowych. Oraz uczenia się nowych sposobów radzenia sobie, takich jak rozpraszanie uwagi czy techniki poznawcze. Zarówno terapia poznawcza, jak i techniki radzenia sobie z lękiem wymagają od pacjenta wykonywania ćwiczeń w domu. Należy jednak poinformować pacjenta, że mogą wystąpić przejściowe nawroty lęku. Zarówno terapię poznawczą, jak i ćwiczenia radzenia sobie z lękiem, można też przeprowadzać w grupach. Techniki relaksacyjne są oparte na założeniu, że odprężenie psychiczne powoduje odprężenie fizyczne. Obejmują one stosowanie progresywnej relaksacji mięśni często z wykorzystaniem taśm do nauki relaksacji. Są one jednak mniej skuteczne niż techniki CBT. Trening Autogenne, na przykład techniki biofeedback, jest uczeniem się kontrolowania poziomu lęku i stosowania technik relaksacyjnych podczas codziennych czynności. Podobnie yoga i medytacja transcendentna działają jako techniki odprężające i mogą być stosowane w leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego. Obok niedyrektywnego i dyrektywnego poradnictwa i terapii wspomagającej w leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego stosuje się psychoterapię dynamiczną, skierowaną na uzyskanie wglądu u osób, które nie reagują z mniejszeniem lęku przy zastosowaniu innych metod. Technika ta ma na celu odkrycie i rozwiązanie nieuświadomionych konfliktów emocjonalnych. Będących przyczyną lęku wewnątrzpsychicznego, który przejawia się objawami zaburzenia lękowego uogólnionego. Szczególnie skuteczna jest krótkotrwała psychoterapia, która skupia się na danym problemie, z uwzględnieniem planu terapii oraz jej czasowych granic. W psychoterapii tej zachęca się pacjenta do swobodnego mówienia. Terapeuta interpretuje wypowiadane treści, odkrywając ich głębsze znaczenie, które następnie jest przekazywane pacjentowi. Tam, gdzie przyczyną zaburzenia lękowego uogólnionego są konflikty i napięcia interpersonalne, można zastosować terapię małżeńską lub rodzinną. Podobnie należy zalecać, Rozwiązanie przyczyn środowiskowych zaburzenia, np. złych warunków mieszkaniowych. Leczenie środkami farmakologicznymi. W przeszłości u pacjentów z zaburzeniem lękowym uogólnionym stosowano leki uspokajające, głównie benzodiazepiny, np. diazepam. Obecnie uznaje się, że leki te mogą powodować uzależnienie. Ich rola została ograniczona do krótkich okresów stosowania, celem zmniejszenia silnych objawów lękowych, które uniemożliwiają wprowadzenie technik psychologicznych. Bardzo źle funkcjonujące pacjenci rzeczywiście wymagają terapii benzodiazepinami, przepisywanymi najczęściej na 4 tygodnie. Ale nawet wtedy stosuje się poradnictwo i wsparcie psychologiczne. Należy unikać przeblekłego stosowania leków, ale mogą mieć one znaczenie w długotrwałym leczeniu ciężkich, uporczywych postaci lęku. Benzodiazepina są jednak lekami pierwszego wyboru, kiedy niezbędny jest szybki efekt uspokajający, ale nie mogą być stosowane. Jako leki pierwszoplanowe w leczeniu długoterminowym. Należy je stosować w możliwie najniższej skutecznej dawce i tylko wtedy, gdy są wyżej wymienione wskazania. Mogą one powodować nadmierną sedację i ryzyko uzależnienia. Benzodiazepin nie należy przepisywać jako leków nasennych więcej niż 10 dawek oraz jako leków uspokajających na dłużej niż 4 tygodnie. Diazepan i chlor diazepoksyd stosuje się jako leki uspokajające, a temazepam i nitrazepam jako leki nasenne. Diazepam był dotychczas najczęściej przepisywanym lekiem. Flurazepam był nawet stosowany przez astronautów w kosmosie. Benzodiazepiny Dłużej działające, takie jak diazepam, są korzystniejsze od benzodiazepin z krótkim czasem półtrwania, takimi jak chlorazepam, które powodują większe ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych. Benzodiazepiny osłabiają skuteczność terapii psychologicznych, upośledzają wykonywanie działań zręcznościowych i prowadzenie samochodu. Należy przed tym ostrzec pacjentów. Należy również poinformować pacjentów o potencjalnie niebezpiecznych interakcjach benzodiazepin z innymi lekami oraz alkoholem. Benzodiazepiny po zaprzestaniu ich długotrwałego zażywania powodują ryzyko wystąpienia objawów uzależnienia oraz objawów odstawiennych. Stosowanie benzodiazepin nawet już po dwóch tygodniach może spowodować po ich odstawieniu nie tylko ponowne pojawienie się wcześniejszych objawów, ale również nadmierny lęk i bezsenność z odbicia. Pacjentów, nawet krótko leczonych benzodiazepinami, jako lekami nasennymi, należy ostrzec przed możliwością wystąpienia trudności ze zasypianiem trwających kilka dni po ich odstawieniu. U około 1 trzeciej pacjentów długotrwale zażywających benzodiazepinę występują objawy odstawienne po zaprzestaniu leczenia. Opisano następujące objawy. Charakterystyczne dla zespołu odstawienia benzodiazepin. Objawy nerwicowe, takie jak panika, agorafobia, lęk i bezsenność. Objawy neurologiczne takie jak atakcja, parestezję, nadwrażliwość na bodźce słuchowe i mikropsja, a także omamy, psychozy i padaczka występująca u 1% pacjentów. Pojawienie się trzech nowych objawów po odstawieniu leku benzodiazepinowego lub jakiekolwiek inne objawy nie będące częścią zaburzenia psychiatrycznego, dla którego został on przepisany na przykład padaczka wskazuje na uzależnienie od benzodiazepin. Należy pamiętać, że przed powszechną dostępnością benzodiazepin szeroko stosowano barbiturany. Zapisywanie ich wiązało się ze znacznie większym ryzykiem uzależnienia oraz większym zagrożeniem związanych z przedawkowaniem. Benzodiazepiny po przedawkowaniu Rzadko są przyczyną zejścia śmiertelnego, chyba że ich nadużywanie łączy się z alkoholem lub innymi lekami. Jeżeli ćwiczenia radzenia sobie z lękiem i techniki poznawcze nie są skuteczne, leczeniem drugoplanowym zaburzenia lękowego uogólnionego bez leków pierwszego wyboru jest stosowanie SSRI lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. I noradrenalinę. SNRI są one lepiej tolerowane niż trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz inhibitory monoaminooksydozy, które są również skuteczne w leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego. Połączenie stosowania SSRI i CBT może być bardziej skuteczne niż tylko każda z tych technik oddzielnie. Buspiron jest agonistą receptora 5-HT1A. Stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu silnego lęku. Gdy nie jest wymagany szybki początek działania farmakologicznego oraz w leczeniu pacjentów z lękiem, którzy w przeszłości... Nadużywali alkoholu lub leków uspokajających nasennych. Jego działanie przeciwlękowe stopniowo narasta. Lek powoduje zmniejszenie objawów odstawiennych po zaprzestaniu długotrwałego przyjmowania benzodiazepin, a objawy boczne, występujące podczas jego stosowania, to zawroty głowy, bóle głowy i nudności. Wywołuje on, niewielką sedację i nie powoduje interakcji z alkoholem oraz innymi lekami psychotropowymi. Buspiron stwarza niewielkie ryzyko uzależnienia czy nadużycia, a praktycznie jest takiego ryzyka pozbawione. Antagoniści receptora beta-adrenergicznego beta-blokery są lekami skutecznymi w znoszeniu objawów somatycznych lęku, takich jak Kołatanie serca, drżenie rąk i zaczerwienienie twarzy, wywoływanych nad reaktywnością autonomiczną. Pacjenci mogą odkryć, że czerwienienie twarzy zapobiega paleniu papierosów. Beta-blokery nie znoszą objawów powodowanych przez wzrost napięcia mięśniowego, takich jak napięciowe bóle głowy oraz nie wpływają na pocenie się, suchość w ustach, nudności, biegunki i wzrost częstości oddawania moczu. Objawy uboczne podczas ich stosowania to zmęczenie, przejściowe koszmary senne i depresja. Są one przeciwwskazane w przypadku występowania astmy i bloku przedsionkowo-komorowego serca. W leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego stosuje się również małe dawki leków neuroleptycznych, np. trifluoroperazyna lub flupentixol. Leki neuroleptyczne zwiększają odpowiedź na SSRI, nie powodują one ryzyka uzależnienia. Mogą być jednak przyczyną pozapiramidowych objawów ubocznych. I zwiększać ryzyko występowania późnych dyskinez. Pregabalina pierwotnie stosowana w leczeniu bólu neuropatycznego, została niedawno uznana za skuteczną w leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego. Przebieg i rokowanie. Im bardziej przewlekłe są objawy zaburzenia lękowego uogólnionego, tym gorsze jest rokowanie. Dobrym czynnikiem prognostycznym jest stabilna osobowość przedchorobowa. Zaburzenie leukowe uogólnione może być powikłane przez agorafobię, wtórną depresję oraz uzależnienie od alkoholu lub leków przeciwlękowych. Przebieg zaburzenia jest zmienny z okresowym nasileniem się objawów, ale zaburzenie jest przewlekłe. Zaburzenia lękowe Lęk jest stanem nastroju i sygnałem ostrzegawczym, podobnie jak ból. Lękowi towarzyszą objawy fizykalne, somatyczne. Spowodowane reakcją walki lub ucieczki według kanona, reakcją adrenergiczną. Zaburzenia lękowe uogólnione występują rzadziej niż zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane. Lęk towarzyszy innym zaburzeniom psychiatrycznym, takim jak depresja, częściej niż zaburzeniom lękowym uogólnionym, zwłaszcza kiedy początek zaburzenia występuje po 35 roku życia. Terapia poznawcza i techniki radzenia sobie z lękiem są skuteczne w leczeniu zaburzenia lękowego uogólnionego, z powodu ryzyka uzależnienia nie powinno się przepisywać benzodiazepin jako leków nasennych więcej niż 10 dawek lub jako leków uspokajających na dłużej niż 4 tygodnie. Zaburzenie lękowe z napadami paniki Epizodyczny lęk napadowy Zespół lęku napadowego Zespół lęku napadowego charakteryzuje się napadami paniki, czyli występującymi nagle i spontanicznie okresami silnego niepokoju lub dyskomfortu, które wynikają z psychicznych i somatycznych objawów lęku. Są one nieoczekiwane i nie wyzwala ich określona sytuacja lub wydarzenia. Podczas napadu paniki pacjent doświadcza, Narastającego lęku i objawów autonomicznych, które powodują szybkie opuszczenie przez pacjenta miejsca, w którym się znajduje to znaczy, nie może on siedzieć lub stać w miejscu podczas takiego napadu. Pacjent może również doświadczać uczucia zbliżającego się nieszczęścia lub śmierci lęk przed śmiercią angor animus i objawów somatycznych. Takich jak zadyszka, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, drżenie, omdlenie, zawroty głowy, dławienie się i uczucie duszności. Głównymi elementami napadu paniki jest lęk przed śmiercią, obłąkaniem lub utratą kontroli. Napady paniki trwają zazwyczaj krócej niż 30 minut. Z największym nasileniem lęku przez około 10 minut. Nocne napady paniki występujące podczas snu oraz napady paniki bez objawów psychologicznych, tylko z fizjologicznymi objawami lęku, których pacjent się nie obawia, zdarzają się rzadko. Jeżeli napad paniki wystąpi w określonej sytuacji, napad sytuacyjny, na przykład w autobusie lub w tłumie pacjent może zacząć unikać danej sytuacji i rozwinąć zaburzenie lękowe w postaci fobii, a nawet uogólnionej agorafobii. Po napadzie paniki pacjent często uporczywie obawia się możliwości wystąpienia kolejnego napadu paniki i boi się pozostać bez opieki. Objawy lękowe w zaburzeniu lękowym z napadami lęku nie występują między napadami paniki, chociaż często można stwierdzić lęk antycypacyjny, który może powodować kolejne napady paniki. W tabeli 10.2 podano kryteria diagnostyczne ICD-10 zaburzenia lękowego z napadami lęku. Zaburzenie lękowe z napadami lęku, lęk paniczny, cechy, nawracające napady silnego lęku, paniki, które nie są ograniczone do konkretnej sytuacji lub okoliczności i dlatego ich wystąpienie nie jest możliwe do przewidzenia. Występuje obawa dotycząca śmierci, utraty kontroli lub zwariowania. Napad trwa zazwyczaj tylko kilka minut podczas którego pacjent doświadcza narastania objawów lękowych i autonomicznych. Nie występują objawy lękowe między napadami paniki, chociaż często obecny jest lęk antycypacyjny. DSM-4-TR klasyfikuje zaburzenia paniczne sytuacyjne i spontaniczne. To oznacza napady paniki z agorafobią lub bez agorafobii. Częstość występowania napadów paniki nie jest dokładnym odzwierciedleniem ciężkości zaburzenia lękowego, z napadami paniki i rokowania co do reakcji na leczenie. Zaburzenie lękowe z napadami paniki utrwala się, ponieważ pacjenci obawiają się doznań somatycznych związanych z napadami paniki. Odczuwane niebezpieczeństwo jest subiektywne. I związane z interpretacją przez pacjenta znaczenia oraz konsekwencji napadów paniki jako zagrażających lub niebezpiecznych. Katastroficzna interpretacje prowadzą do obawy o wystąpienie kolejnych napadów paniki i wzmożonej czujności w stosunku do doznań cielesnych. Pacjent zauważa i odpowiada lękiem na wzrost pobudzenia autonomicznego układu nerwowego. Co powoduje wystąpienie kolejnego napadu paniki? Rozwija się więc wzorzec lęku, warunkowany samym lękiem, w którym lęk ten jest bodźcem lękowym. Pacjenci z napadami paniki często rezygnują z podejmowania wysiłku fizycznego, ponieważ powoduje on wzrost rytmu serca, co uaktywnia zachowania pozornie przeciwdziałające wystąpieniu lęku. Sprzyjając jednocześnie wystąpieniu późniejszego napadu paniki. Odpowiedź lękowa na wysiłek fizyczny zwiększa również napięcie mięśni i prowadzi do hiperwentylacji, nasilając doznania somatyczne i powodując napędzanie błędnego koła lęku. Zaburzenie lękowe z napadami lęku może być również przyczyną trudnych do wyjaśnienia objawów medycznych. Termin panika pochodzi od imienia greckiego Boga Pana, który straszył ludzi i zwierzęta. Epidemiologia. Chociaż ryzyko wystąpienia pojedynczego napadu paniki bez agorafobii wynosi 28%, zaburzenie lękowe z napadami paniki występuje tylko u 1 do 2% całej populacji 2-3 razy częściej. Chorują kobiety niż mężczyźni. Zaburzenie może się nasilać u kobiet przed menstruacją. Częstość występowania zaburzenia lękowego z napadami paniki wynosi około 4%. Natomiast napady paniki dotykają 8% populacji. Występują dwa szczyty wystąpienia zaburzenia. Pierwszy wyższy w 15 do 25 roku życia i drugi szczyt między 45 a 54 rokiem życia. Współchorobowość Agorafobia występuje w 30 do 50% przypadków zaburzenia lękowego z napadami paniki. Ryzyko popełnienia samobójstwa wzrasta, kiedy stwierdza się współistniejącą depresję dwie trzecie przypadków nadużywania alkoholu, jedna trzecia przypadków lub nadużywanie innych substancji psychoaktywnych. Stwierdzono również występowanie zaburzenia lękowego z napadami paniki, z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym oraz z innymi chorobami somatycznymi. Diagnostyka różnicowa Napady paniki mogą występować w fobii, lęk sytuacyjny z unikaniem. W kontekście odpowiedniej sytuacji, a także w przebiegu zaburzeń depresyjnych, zwłaszcza u mężczyzn. Niektóre badania wskazują, że napady paniki współwystępują z depresją lub dystymią u 45% pacjentów. Mogą być one również skutkiem zatrucia kofeiną lub amfetaminą. Lub też odstawieniem substancji psychoaktywnych i leków, takich jak barbiturany. Należy wziąć pod uwagę zaburzenia somatyczne, takie jak hipoglikemia, guz chromochłonny, naderczy i nadczynność tarczycy. Etiologia. Stwierdzono genetyczną predyspozycję do zaburzenia lękowego z napadami paniki, z istotnie większą zgodnością zachorowania u bliźniaków monozygotycznych w porównaniu z bliźniakami, dyzygotycznymi. U 95% pacjentów ze zaburzeniem lękowym z napadami lęku stwierdzono duplikację genu DUP25 na chromosomie 15, która występuje jedynie u 7% populacji ogólnej. Genetyczna predyspozycja może powodować biologiczną podatność na to zaburzenie związaną z łatwością pobudzenia autonomicznego niższym progiem wystąpienia napadu paniki, a także z łatwością pojawienia się lękowego myślenia. W odpowiedzi na bodziec stresowy. U pacjenta z zaburzeniem lękowym z napadami paniki w wywiadzie rodzinnym częściej stwierdza się agorafobię, depresję oraz samobójstwa. Istnieje też związek między wystąpieniem zaburzenia lękowego z napadami paniki oraz przeżyciem przez pacjenta w dzieciństwie śmierci rodziców lub separacji z matką. Zaburzenie lękowe z napadami paniki częściej występuje u pacjentów z osobowością lękową lub wysokim poziomem lęku stwierdzonym przed wystąpieniem zaburzenia. Zaburzenie lękowe z napadami paniki oraz agorafobia może również wystąpić po wszczepieniu defibrylatora kardiovertera u 17% pacjentów, a częstość występowania zaburzenia wzrasta o 1 piątą, jeśli kiedykolwiek nastąpiło rozładowanie defibrylatora kardiovertera. Opisano piętnastokrotnie częstsze współwystępowanie zaburzenia lękowego z napadami paniki z łagodną wiotkością stawów. Nadmierne spożycie kofeiny Podanie dożylna mleczanu sodu, leki sympatyko-mimetyczne i wdychanie dwutlenku węgla może również wywołać napad paniki. Ośrodkową nadwrażliwość na dwutlenek węgla tłumaczy teoria wystąpienia napadu paniki jako sygnału duszenia się. Inne teorie wyjaśniające wystąpienie napadu paniki to wzrost postsynaptycznej reakcji. Na serotoninę, wzrost aktywności adrenergicznej i obniżona wrażliwość na hamujący efekt gabaergiczne. Panikę mogą wywołać zarówno pęta, gastryna, jak i mleczane. Uważa się, że w wyniku wystąpienia zaburzenia lękowego z napadami paniki odgrywają rolę także ciało migdałowate, pod i niektóre obszary pnia mózgu. Leczenie Rozwój leczenia w ostatnim dziesięcioleciu sprawił, że wskaźnik skuteczności CBT w zaburzeniu lękowym z napadami paniki wynosi 80-100%. Leczenie farmakologiczne lekami przeciwdepresyjnymi i benzodiazepinami jest skuteczne u 50-60% pacjentów. Psychoterapia. Skuteczne są zarówno metody behawioralne. Ekspozycja na sytuacje fobiczne, relaksacja i kontrola hiperwentylacji, jak również metody poznawcze, informacja o przyczynach lęku i napadów paniki oraz o błędach w lękowym myśleniu. Techniki CBT są leczeniem pierwszego rzutu i obejmują wiedzę o przyczynach napadów paniki i błędnym kole lękowego myślenia. Poznawcza zmiana myślenia umożliwia pacjentowi Identyfikację katastroficznych interpretacji i tworzenie zamiast nich bardziej adaptacyjnych myśli. Można to często osiągnąć techniką pytań i odpowiedzi zadawanych pacjentowi w celu wykazania błędów w logicznym myśleniu. Na przykład zapytanie pacjenta o częstość omdleń, która zazwyczaj wynosi zero, i skonfrontowanie odpowiedzi z licznymi napadami paniki, w których występuje obawa przed omdleniem. Jeżeli bez pozytywnych doświadczeń trudno zmienić myślenie pacjenta, stosuje się techniki ekspozycji. Wykorzystuje się kontrolowaną ekspozycję pacjentów na objawy somatyczne lęku i napadu paniki oraz stopniowe przyzwyczajanie pacjentów do takich objawów. W tym celu stosuje się wdychanie dwutlenku węgla i ćwiczenia fizyczne. Przykładowo, bieganie w miejscu powoduje szybkie tętno i ból nóg. Zawroty głowy i dezorientacja sprawiają, że otoczenie wiruje, a hiperwentylacja powoduje niewyraźne widzenie, uczucie pustki w głowie, mrowienie, drętwienie i uderzenia gorąca. Depersonalizację wywołuje się przez ciągłe wpatrywanie się w przedmiot lub lustro w określonym czasie. Ćwiczenia te praktykuje się przez jedną lub dwie minuty, w czasie których u pacjenta Pojawiają się katastroficzne myśli, a następnie wykazuje się, że nie wystąpiła żadna katastrofa. Technika ta jest nazywana testowaniem hipotez. Poznawczą zmianę myślenia i techniki ekspozycji realizuje się indywidualnie oraz w grupach. Często zaleca się pacjentowi ćwiczenie w domu i wykonywanie różnorodnych, długotrwałych lub naturalnych ćwiczeń ekspozycyjnych. Turne unikanie o charakterze agorafobii w zaburzeniu lękowym z napadami paniki leczy się, wykorzystując ekspozycję sytuacyjną i odpowiednie techniki postępowania z lękiem. Przykładowo pacjenta, u którego podczas napadu paniki dochodzi do hiperwentylacji, uczy się technik relaksacji mięśni i zmiany tempa oddychania, to znaczy wolnego i przeponowego oddychania. Techniki CBT w leczeniu zaburzenia lękowego z napadami paniki są skuteczne po około 12-15 sesjach, a jego wyniki są trwałe, ponieważ powodują u pacjenta poczucie opanowania lęku, w przeciwieństwie do stosowania samej farmakoterapii, która jest związana z odczuwaną przez pacjentów utratą samokontroli. Pacjenci mogą również uczestniczyć w późniejszych grupowych Przypominających sesjach CBT. Jest też stosowana krótkotrwała, zorientowana na lęk paniczny psychoterapia psychodynamiczna, która pomaga zmniejszyć obawę pacjenta przed uczuciem znalezienia się w pułapce i braku pomocy. Farmakoterapia. Leczenie farmakologiczne zaburzenia lękowego z napadami lęku ma udowodnioną skuteczność, ale u 50% pacjentów pojawiają się trudności z odstawieniem leków, wynikające z ponownego pojawienia się objawów lęku po zaprzestaniu leczenia. Skuteczne są leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza SSRI, leki pierwszego rzutu w leczeniu, według wytycznych Nice, a także klomipramina pierścieniowy lek przeciwdepresyjny, działający przez wychwyt zwrotne serotoninę, podobnie jak SSRI. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny powinny być jednak stosowane jako leczenie drugiego rzutu, jeśli nieskuteczne okaże się CBT. Leki przeciwdepresyjne wpływają na reaktywność autonomiczną. Wykazują one późniejszy początek działania niż benzodiazepiny. Te ostatnie są jednak skuteczne tylko przez krótki czas i mają tendencję do wywoływania uzależnienia przy długotrwałym stosowaniu. Zgodnie ze stanowiskiem NICE w odniesieniu do stosowania benzodiazepina w zaburzeniu lękowym z napadami paniki nie powinny być one stosowane. W rzeczywistości farmakoterapia jest jednak częściej stosowana niż techniki poznawczo-behawioralne, ponieważ stosowanie CBT wymaga obecności wykwalifikowanego terapeuty. Zalecana przez NICE terapia poznawcza-behawioralna może być również stosowana jako terapia dodatkowa lub zastępcza leczenia farmakologicznego, jeśli jest ono nieskuteczne, po dwóch, trzech miesiącach stosowania. Farmakoterapia może zwiększyć skuteczność CBT. Rokowanie. Rokowanie dla odpowiednio leczonego zaburzenia lękowego z napadami paniki jest dobre. 50-60% pacjentów wyleczonych za pomocą środków farmakologicznych. 80-100% wyleczonych przy zastosowaniu CBT. Badania prowadzone przez 20 lat wykazały, że u mniej niż 50% wyleczonych pacjentów nie wystąpiły więcej napady paniki. Nieleczone zaburzenie lękowe z napadami paniki często powoduje wystąpienie innych zaburzeń psychicznych, takich jak na przykład zaburzenia depresyjne. Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane lub depresja lękowa. W zaburzeniu depresyjnym i lękowym mieszanym obecne są objawy lęku i depresji, ale żadne zaburzenie nie jest wyraźnie dominujące. Mieszane objawy zaburzeń nerwicowych są znacznie częstsze niż odrębne jednostki, takie jak na przykład zaburzenie lękowe uogólnione. Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane są spotykane często. Połowa pacjentów z zaburzeniem lękowym spełnia kryteria depresji. Jest to najczęstsze zaburzenie psychiczne stwierdzone w podstawowej opiece zdrowotnej. W populacji występuje jednak znacznie więcej osób. Które mają te zaburzenia, ale które nigdy nie będą szukać pomocy medycznej lub psychiatrycznej. Lęk jest stanem nastroju z obawą o przyszłość, natomiast depresja jest stanem nastroju z negatywnymi myślami o przyszłości. W tabeli 10.7 przedstawiono diagnostykę różnicową izolowanego zaburzenia lękowego i izolowanego zaburzenia depresyjnego Tabela 107. Diagnostyka różnicowa zaburzenia lękowego uogólnionego i zaburzenia depresyjnego. Zaburzenie lękowe uogólnione częstsze w okresie wczesnej dorosłości. Początek w 20 do 40 roku życia częstsze u osób z osobowością lękliwą przed wystąpieniem zaburzenia. Uprzednie występowanie objawów lękowych, częste występowanie napadów paniki, zaburzenia koncentracji uwagi, niewielka utrata apetytu, obniżona sprawność seksualna. Nie występują dobowe wahania nastroju, trudności w zasypianiu. Często występują objawy somatyczne, mocno związane ze zewnętrznymi czynnikami wywołującymi przebieg przewlekły. Rozpoznanie często się zmienia w dokumentacji medycznej. U 90% pacjentów, u których początkowo rozpoznaje się zaburzenie nerwicowe, ostatecznie rozpoznaje się zaburzenia depresyjne. Zaburzenie depresyjne. Częstsze w okresie późnej dorosłości. Początek w 20 do 60 roku życia plus Częstsze u osób z prawidłową osobowością przed wystąpieniem zaburzenia. Uprzednie występowanie epizodów depresji lub epizodów manii. Rzadkie występowanie napadów paniki. Utrata zainteresowań anhedonia. Znaczna utrata apetytu lub apetyt zwiększony. Zmniejszone libido. Wyraźne dobowe wahania nastroju. Wczesne budzenie się. Często występują urojenia ksobne, poczucie winy i beznadziejności, słabiej związane ze zewnętrznymi czynnikami wywołującymi. Przebieg epizodyczny. Koniec tabeli. Leczenie. Leczenie łagodnych postaci zaburzeń depresyjnych i mieszanych polega na poradnictwie, terapii poznawczej lub psychoterapii. Zwłaszcza terapii interpersonalnej. Są one jednak najczęściej leczone w poradniach lekarza ogólnego środkami farmakologicznymi. Leczenie depresji zazwyczaj łagodzi objawy lękowe. Leki przeciwdepresyjne są bardziej skuteczne niż leki przeciwlękowe. SSRI są często lepiej tolerowane niż klasyczne trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. Mogą być one skuteczne w leczeniu zarówno depresji jak i lęku. W praktyce klinicznej częstym błędem jest rozpoznawanie zaburzenia lękowego ogólnionego zamiast zaburzenia depresyjnego lub zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego oraz zastosowanie leków uspokajających, takich jak benzodiazepinę, często przez dłuższy czas. Co niesie ryzyko wystąpienia uzależnienia? Taka błędna diagnoza jest spowodowana tym, że lęk jest obecny w prawie wszystkich przypadkach depresji i może być objawem dominującym. Zaburzenia lękowe z napadami paniki oraz zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane. Napady paniki są przejściowymi objawami silnego lęku lub dyskomfortu spowodowanymi przez czynniki psychiczne i somatyczne. Napad paniki występuje nagle i nie jest wyzwalany przez określoną sytuację. Zaburzenie lękowe z napadami paniki leczy się skutecznie metodami poznawczo-behawioralnymi. Leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza SSRI i klomipramina, są także skuteczne w zaburzeniu lękowym z napadami paniki. Rozpoznanie mieszanych zaburzeń depresyjnych i lękowych jest uzasadnione, gdy występują objawy lęku i depresji, ale żadna grupa objawów nie jest wystarczająco dominująca do uzasadnienia postawienia rozpoznania depresji lub zaburzeń lękowych. Współcześnie zaburzenia nerwicowe nie obejmują rozpoznania depresji. Jest ona klasyfikowana w grupie chorób afektywnych, na przykład epizod depresyjny. Zaburzenia lękowe w postaci fobii. Nerwica fobii. Strach jest normalnym stanem lękowym w danej sytuacji, kiedy komuś zagraża określone niebezpieczeństwo. Na przykład napaści. Fobia jest stanem lękowym, nadmiernym dla danej sytuacji stowarzyszącą reakcją unikania. Nasilenie reakcji unikania odpowiada ciężkości zaburzenia lękowego w postaci fobii. Trzy główne grupy zaburzeń lękowych w postaci fobii i częstość ich występowania to. Specyficzne izolowane postacie fobii 11,3% agorafobia. 6,7%, fobie społeczne 13,3%. W tabeli 12.2 przedstawiono kryteria diagnostyczne ICD-10 dla tych grup zaburzeń. Zaburzenia lękowe w postaci fobii. Lęk występuje tylko w określonych sytuacjach lub w obecności pewnych elementów świata zewnętrznego, które nie są niebezpieczne w danych okolicznościach. Występuje charakterystyczna reakcja unikania lub możliwość zniesienia ich przy znacznym cierpieniu. Specyficzne, izolowane postacie fobii fobie proste lub jednoobjawowe. W specyficznych, izolowanych postaciach fobii występuje trwały, nadmierny lęk przed określonymi przedmiotami lub sytuacjami, który prowadzi do reakcji unikania. Fobie zwierzęce występują w dzieciństwie, równo u obu płci, ale w życiu dorosłym są częstsze u kobiet. U osoby z fobią związaną z kotami natychmiast wystąpi lęk w ich obecności, tak że będzie ich ona unikać, przechodząc na przykład na drugą stronę ulicy. Takie specyficzne postacie fobii rozpoczynają się w dzieciństwie i u dzieci są powszechne. Często Następuje ich złagodzenie we wczesnej dorosłości, ale wciąż występują w łagodnych postaciach, np. lęk wysokości, lęk przed ciemnością i pająkami. Połowa dorosłych, np. lęka się węży. Znaczące klinicznie objawy fobii występują u 10% osób w populacji ogólnej. Większość pojawia się w dzieciństwie, ale. Tylko niewiele osób szuka specjalistycznej pomocy lekarskiej. Upośledzenie funkcjonowania społecznego i zawodowego zależy od częstości, z jaką sytuacja fobiczna występuje w codziennym życiu. Przykładowo, osoba cierpiąca z powodu fobii przed lataniem samolotem unika latania, i jej leczenie może być zbędne, chyba że latanie samolotem stanowi istotny element. W jej pracy lub życiu społecznym. Reakcja unikania najczęściej dotyczy spotykanych przyczyn fobii, w tym zwierząt takich jak psy i koty. Fobia może poważnie zakłócać codzienne funkcjonowanie, choć specyficzne izolowane postacie fobii są zazwyczaj mniej upośledzające niż inne rodzaje zaburzeń lękowych. Funkcjonowanie Zaburza fobia przestrzenna, będąca lękiem przed upadkiem, kiedy nie ma nikogo w pobliżu. Fobie dotyczące krwi i uszkodzenia ciała prowadzą w przypadku ekspozycji na taką sytuację do wystąpienia bradykardii i niedociśnienia, w przeciwieństwie do tachykardii, wzrostu ciśnienia krwi występujących w innych fobiach. Taka reakcja fizjologiczna na widok krwi. Może mieć pochodzenie ewolucyjne. Odczyn wazowagalny, zmniejsza upływ krwi po zranieniu i może zapobiec dalszemu atakowi drapieżnika podczas symulacji śmierci, przypis redaktora naukowego. Ten rodzaj fobii występuje w kolejnych pokoleniach, co można wykazać za pomocą dokładnie zebranego wywiadu rodzinnego. Jest związany z silnym odruchem wazowagalnym. Agorafobia. Termin agorafobia pochodzi z języka greckiego i dosłownie oznacza lęk przed otwartą przestrzenią i publicznym zgromadzeniem. Współcześnie ma on jednak szersze znaczenie niż tylko lęk przed otwartymi przestrzeniami lub miejscami publicznymi. Obejmuje on również lęk przed znalezieniem się daleko od domu. Rodzinę i przyjaciół. Osoby z agorafobią boją się znaleźć w miejscach lub sytuacjach, z których ucieczka może być trudna, lub szybka pomoc jest niedostępna w razie wystąpienia napadu paniki. Lękają się wyjść z domu, zwłaszcza bez towarzystwa. Ogranicza to ich aktywność życiową, często występuje reakcja unikania, i w jej wyniku pacjent nie jest zdolny wyjść do sklepu, a w skrajnych przypadkach Przestaje nawet wychodzić z domu. Nie wszyscy pacjenci, u których występuje reakcja unikania, miały w przeszłości napady paniki. Zdarzały się one jednak u dwóch trzecich pacjentów z reakcją unikania. Agorafobia może wystąpić zarówno przed napadami paniki, jak i w ich następstwie. Często podczas napadu paniki w agorafobii występuje zadyszka. Częste są też zawroty głowy, duszność subiektywne odczucie duszenia się i lęk przed śmiercią. Osoby cierpiące z powodu agorafobii czują się tym gorzej, im dalej znajdują się od domu, lepiej natomiast w towarzystwie innej osoby, odwrotnie, niż osoby z fobią społeczną. W skrajnych przypadkach osoby te są niezdolne nawet do otwarcia drzwi wejściowych, aby na przykład zabrać list ze skrzynki pocztowej. W obrazie klinicznym agorafobii często występuje klaustrofobia, lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami, a także lęk przed miejscami zatłoczonymi, autobusami i środkami komunikacji publicznej. Pacjenci cierpiący z powodu agorafobii często nadużywają alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków. Ograniczenia stylu życia pacjentów cierpiących z powodu agorafobii często powodują wystąpienie objawów depresji. Które nasilają objawy agorafobii. Choć specyficzne izolowane postacie fobii występują najczęściej w populacji ogólnej, objawy agorafobii występują u 60% pacjentów leczonych z powodu fobii w poradniach psychiatrycznych. U tych pacjentów podczas zbierania wywiadu często można stwierdzić lęki w dzieciństwie lub fobię szkolną. Dwie trzecie do trzech czwartych pacjentów cierpiących z powodu agorafobii to kobiety. Są one najczęściej zamężne i mają problemy z życiem seksualnym. Izolowana agorafobia występuje rzadko, najczęściej współwystępuje z objawami innych zaburzeń lękowych i lub depresji. Fobia społeczna. Fobia społeczna to lęk przed sytuacją, w której dana osoba jest obserwowana przez innych ludzi, a także z obawą, że jej zachowanie będzie upokarzające lub krępujące. Sytuacje takie jak Jedzenie w restauracji, przemawianie publiczne lub oddawanie moczu w toalecie publicznej stanowią doświadczenie stresujące. Występuje ono w każdym towarzystwie, a nawet podczas rozmowy przez telefon. Do objawów fobii społecznej należą również czerwienienie się i drżenie mięśni. Przyczyną wystąpienia objawów fobii społecznej mogą być upokarzające i stresujące doświadczenia w tym śmierć rodzica, separacja od matki lub ojca. Oraz przewlekłe narażenie na bodźce stresowe. Początek zaburzenia może być również skryty. W badaniach bliźniąt stwierdzono podatność genetyczną na wystąpienie fobii społecznej. Reemisje spontaniczne występują rzadko, a przewlekła fobia społeczna w 75% przypadków łączy się z depresją, innymi zaburzeniami naukowymi i nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Szczególnie charakterystycznym objawem napadów paniki w fobii społecznej jest czerwienienie się twarzy. Występują również kołatania serca, drżenie całego ciała i pocenie się. Fobia społeczna występuje częściej niż dotychczas uważano. Częstość jej występowania w populacji ogólnej wynosi 3-4%. Występuje trzy razy częściej u krewnych pierwszego stopnia osoby z fobią społeczną. Jest ona również związana z występowaniem zaburzeń lękowego, z napadami paniki oraz innymi zaburzeniami lękowymi, które mogą pozostać długo nierozpoznane. Pacjenci z objawami fobii społecznej często nadużywają alkoholu lub narkotyków w celu złagodzenia lęku przed kontaktami społecznymi. Pacjentów dobrze radzących sobie w środowisku społecznym należy odróżnić od pacjentów ze słabym funkcjonowaniem społecznym, u których występuje lęk w kontaktach społecznych. W dzieciństwie może u nich występować zahamowanie behawioralne. Chociaż osoby cierpiące z powodu fobii społecznej można traktować jako nieśmiałe nastolatki, należy ją jednak odróżniać od osobowości lękliwej, unikającej. Aczkolwiek u 50% osób stwierdza się współwystępowanie obu tych zaburzeń. Osoby z osobowością lękliwą, unikającą są nieśmiałe i pozbawione pewności siebie w kontaktach społecznych. U osób z fobią społeczną występują wyraźne objawy lęku i reakcje unikania. Depresja, zaburzenie lękowe z napadami lęku, schizofrenia i choroby somatyczne mogą również powodować unikanie towarzystwa innych ludzi. Osoby z osobowością schizoidalną nie są w ogóle zainteresowane kontaktami towarzyskimi. W tabeli 10.8 przedstawiono charakterystykę, wiek zachorowania, stosunek płci i leczenie specyficznych, izolowanych postaci fobii, agorafobii i fobii społecznych. Tabela 10.8 Wiek rozpoznania, częstość występowania w zależności od płci, charakterystyka i skuteczność leczenia zaburzeń lękowych w postaci fobii. Wiek rozpoznania, fobie. Specyficzne w dzieciństwie w trzecim do 8 roku życia agorafobia od 15 do 30 roku życia najwcześniej w połowie 20 roku życia fobia społeczna w 5 roku życia a następnie 11 do 15 roku życia rozpoznanie często jest opóźnione stawiane dopiero u nastolatka lub na początku 20 roku życia zaburzenie rozpoznaje się do 35 roku życia. Fobie społeczne: kobiety częściej niż mężczyźni. Agorafobia: stosunek kobiet do mężczyzn 2,5 do 1. Fobia społeczna: stosunek kobiet do mężczyzn 2,5 do 1. Mężczyźni i kobiety wśród osób leczących się obiekty lub sytuacje powodujące wystąpienie objawów lękowych, fobie specyficzne, zwierzęta, zoofobia, grzmoty, tonitrofobia, wysokość, akrofobia, pająki, arachnofobia, pszczoły, apitofobia, ptaki Ornitofobia, agorafobia, obiekty lub sytuacje powodujące wystąpienie objawów lękowych, otwarte przestrzenie, zatłoczone miejsca, autostrady, publiczne środki transportu, wychodzenie z domu. Fobia społeczna, obiekty lub sytuacje powodujące wystąpienie objawów lękowych, Formalne spotkania towarzyskie, jedzenie w miejscu publicznym, przemawianie w towarzystwie. W tabeli 10.10 .10 podano czynniki istotne w diagnostyce różnicowej fobii społecznej i zaburzenia lękowego z napadami paniki. Fobie społeczne współwystępują z innymi zaburzeniami nerwicowymi, depresją, zaburzeniem stresowym pourazowym i nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Podczas badania stanu psychicznego w gabinecie psychiatrycznym, osoba z zaburzeniem lękowym w postaci fobii może wyglądać normalnie i być zrelaksowana, gdy nieobecny jest przedmiot lub sytuacja wywołująca lęk. Etiologia. Wykazano genetyczną podatność na wystąpienie agorafobii o dziedziczalność 0,30, fobii społecznej oraz fobii przed małymi zwierzętami o dziedziczalność 0,47. Agorafobia wykazuje większą zgodność występowania u bliźniaków monozygotycznych niż u bliźniaków dizygotycznych. W dokładnie zebranym wywiadzie można stwierdzić rodzinne występowanie zaburzenia lękowego z napadami paniki i agorafobii. Fobia społeczna występuje z większą zgodnością u bliźniaczek monozygotycznych niż u bliźniaczek dizygotycznych, 26% w porównaniu z 15%. Fobie proste lub specyficzne przed zwierzętami również występują ze zwiększoną zgodnością u bliźniaków monozygotycznych, niż u bliźniaków dizygotycznych, 26% w porównaniu z 11% fobie sytuacyjne są natomiast bardziej uwarunkowane środowiskowo. Specyficzne, izolowane postacie fobii mogą występować już w dzieciństwie. Dzieci w pierwszym roku życia boją się zwierząt wijących się i szybko obiegających oraz boją się wysokości. Ale nie występuje u nich lęk przed niebezpiecznymi przedmiotami stworzonymi przez człowieka, na przykład pistoletami. Wrodzony lęk może być pochodzenia ewolucyjnego. Ewolucyjne podłoże fobii przed wężami i pająkami występującymi u ssaków, związane jest z celowością ich unikania, gdyż mogą grozić śmiertelnym ukąszeniem. Przypis redaktora naukowego. Zaburzenia lękowe w postaci fobii można najlepiej wyjaśnić za pomocą behawioralnej teorii uczenia się. Rycina 10.7 Klasyczne warunkowanie według Pawłowa jest opisane na przykładzie małego Alberta. W 1920 roku amerykański psycholog Watson wywołał u 11-miesięcznego Alberta Lęk przed jego ulubioną futrzaną zabawką szczurem. Kiedy dziecko próbowało dotknąć zabawkę, Watson uderzał w metalowy pręt, wywołując za dzieckiem hałas. Wywołany u Alberta Lęk ogólnił się później do lęku, przed każdym futrzanym przedmiotem, a nawet do lęku przed mężczyznami z brodą oraz przed futrzanym kołnierzem na szyi jego matki. Za pomocą uogólnionej teorii klasycznego warunkowania Pawłowa można wyjaśnić wystąpienie zaburzeń lękowych w postaci fobii, które polegają na kojarzeniu bodźca warunkowego np. nieoczekiwanego hałasu z pojawieniem się reakcji lękowej. Może też wystąpić fobia społeczna, w której uwarunkowana reakcja lękowa może być zdeterminowana Środowiskowo przez sytuacje społeczne powodujące wystąpienie lęku. Również osoby cierpiące z powodu fobii przed małymi zwierzętami mogą wskazać na sytuacje, które spowodowały wystąpienie fobii, np. wystraszenie się lub ugryzienie przez małe zwierzę w dzieciństwie. Teoria instrumentalnego warunkowania Skinnera postuluje, że częstość występowania Danego zachowania może się zmieniać w zależności od jego konsekwencji, takich jak nagroda lub kara. Reakcja unikania sytuacji fobicznych jest np. Na nagradzana i wzmacniana, ponieważ powoduje przejściowe złagodzenie lęku. Jest to błędna reakcja uczenia się. Prawidłowa reakcja adaptacyjna polega na konfrontacji z sytuacją fobiczną, nawet jeśli powoduje to przejściowe nasilenie lęku. Osoba w tej sytuacji będzie się uczyć, że występujący lęk jest nadmierny i nieodpowiedni, ale w konsekwencji będzie on złagodzony. We freudowskiej teorii psychoanalitycznej nerwica fobiczna jest spowodowana przez lęk wewnątrzpsychiczny, który jest wywoływany przez konflikt emocjonalny skoncentrowany na określonych sytuacjach i występujący mechanizm obronny wyparcia. Dzięki niemu osoba uwalnia się od lęku i radzi sobie z innymi konfliktami w życiu. Istotne są również inne mechanizmy obronne, takie jak projekcja lub unikanie. W 1909 roku Freud opisał wystąpienie fobii przed końmi u pięcioletniego dziecka nazywanego małym Hansem. Według Freuda Hansa przed jego ojcem i przed wykastrowaniem został przeniesiony na konia, kiedy Hans zobaczył konia oddającego mocz na ulicę. Ocena Freuda była jednak oparta tylko na informacjach uzyskanych od ojca dziecka, a nie na badaniu samego Hansa. Wyjaśnienia psychoanalityczne przyczyn wystąpienia fobii sprowadzają je do symbolicznych wyobrażeń konfliktu często natury seksualnej które nie pozwalają na zrozumienie symboliki danej sytuacji na przykład ruchliwa droga może symbolizować stosunek płciowy. A agorafobia odnosi się do lęku dotyczącego życia seksualnego. Pomimo stworzenia takich teorii, psychoanaliza jest nieskuteczna w leczeniu fobii. Teoria gotowości postuluje, że lęk przed niektórymi przedmiotami jest ewolucyjnie adaptacyjny i umożliwia przeżycie jednostek i gatunków. Stłumienie go może być więc trudne. Powstała również teoria podatności genetycznej. Do wystąpienia agorafobii związanej z przebywaniem na nieznanym obszarze, która jest uwarunkowana ewolucyjnie. Czynniki predysponujące, wywołujące i utrwalające. Wystąpienie zaburzeń lękowych w postaci fobii może być spowodowane śmiercią jednego z rodziców. Osoby cierpiące z powodu specyficznych postaci fobii, często przed wystąpieniem zaburzenia mają zależną, niedojrzałą emocjonalnie lub introwertyczną osobowość. Jednak nie w każdym przypadku agorafobia może wystąpić spontanicznie. Częściej jest jednak spowodowana traumatyczną sytuacją życiową, taką jak żałoba, choroba lub rozwód. Fobia społeczna występuje w okresie dojrzewania, zwłaszcza u nastolatków nieśmiałych, lękliwych, unikających oraz z niskim poczuciem własnej wartości. Występuje również u osób, które w dzieciństwie były rozdzielone z rodzicami, wychowywane przez nadopiekuńczą matkę lub molestowane seksualnie. Zaburzeniom lękowym w postaci fobii można zapobiegać zachęcając dzieci do konfrontowania się z sytuacjami wywołującymi lęk, a nie ich unikania. Fobia może występować w rodzinie w kolejnych pokoleniach, a obiekt wywołujący lęk różni się w zależności od danej kultury. Czynniki utrwalające zaburzenia lękowe w postaci fobii to nadużywanie alkoholu i narkotyków, a także wtórne korzyści danej osoby lub członków rodziny wynikające ze zaburzenia. Na przykład kobieta cierpiąca z powodu agorafobii uzyskuje korzyści, ponieważ mąż towarzyszy jej w robieniu zakupów lub robi je za nią, a mąż uzyskuje emocjonalne korzyści z powodu uzależnienia żony od siebie. Zaburzenia lękowe w postaci fobii. Mają cięższy przebieg, jeśli wystąpi epizod depresji, który może być wywołany fobią i ograniczeniami, jakie ona powoduje lub epizod depresji współwystępuje albo poprzedza wystąpienie zaburzeń lękowych w postaci fobii. Postępowanie, leczenie psychologiczne leczeniem z wyboru zaburzeń lękowych w postaci fobii jest terapia behawioralna. Ale wymaga ona aktywnego udziału pacjenta. Jest bardzo skuteczna u 75% pacjentów w leczeniu specyficznych, izolowanych postaci fobii. Najczęściej stosowane są techniki ekspozycji, za pomocą których wyjaśnia się pacjentowi, w jaki sposób reakcja unikania wywołuje lęk i zachęca się go do konfrontacji z sytuacją fobiczną zamiast jej unikania. Osiąga się to stopniowo. Początkowo konfrontując pacjenta z sytuacjami, które wywołują słaby lęk, a następnie powtarza się daną ekspozycję wielokrotnie, by nareszcie skonfrontować pacjenta z sytuacjami wywołującymi silny lęk. Podstawą technik ekspozycji są techniki behawioralne, takie jak systematyczna desensytyzacja, pierwotnie opisana przez Wolpa. W której podczas wielu sesji kojarzy się ćwiczenia relaksacyjne ze stopniową ekspozycją na bodziec fobiczny. Za pomocą różnych bodźców wywołuje się u pacjenta coraz silniejszy lęk hierarchia stopniowana. Pacjent wyobraża sobie dany bodziec, lub co jest skuteczniejsze, konfrontuje się z nim w rzeczywistości. Techniki ekspozycji opierają się na zasadzie hamowania zwrotnego. To znaczy kiedy odpowiedzią na bodziec, który wcześniej wywoływał lęk jest relaksacja, wtedy łagodzone są reakcja lękowa i reakcja unikania. Systematyczna desensytyzacja dla osoby cierpiącej z powodu fobii przed pająkami a rachnofobia oparta na stopniowanej hierarchii polega na zachęcaniu osoby do myślenia o pająkach, następnie pozostania w jednym pokoju z groźnym pająkiem aż do stopniowego zbliżania żywego pająka do danej osoby, dotykania i trzymania. Wymaga to zgody i akceptacji pacjenta. Należy uzgodnić cel leczenia. Na przykład osoba cierpiąca z powodu arachnofobii może wyrazić zgodę jedynie na przebywanie w jednym pokoju z pająkiem. Napidanie przez pacjenta całego ciała stosuje się w leczeniu fobii związanej z krwią i uszkodzeniem ciała, ponieważ zapobiega ono, Bradykardii i niedociśnieniu. Zanurzanie się implozja jest techniką behawioralną, która polega na ekspozycji pacjenta na bodziec wywołujący bardzo silny lęk. Ekspozycja trwa do momentu, w którym lęk zostanie złagodzony i lub nastąpi wyczerpanie pacjenta. Opiera się to na założeniu, że u danej osoby nie może nieustannie występować bardzo silny lęk. W rzeczywistości trwa ono około 40 minut. Osobę cierpiącą z powodu fobii wysokości za jej zgodą można na przykład zaprowadzić na najwyższe piętro wieżowca i poprosić o pozostanie tam z terapeutą do momentu ustąpienia lęku. Takie działania są silnym bodźcem stresowym, więc osoba ta musi być zdrowa somatycznie, na przykład nie może cierpieć z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Prawdopodobnie w dłuższej perspektywie technika implozji nie jest bardziej skuteczna niż inne techniki ekspozycji. Modelowanie. Modelowanie polega na obserwowaniu przez pacjenta, jak terapeuta konfrontuje się z bodźcem wywołującym lęk fobiczny. Koncepcja opiera się na założeniu, że dana osoba będzie w przeszłości naśladować takie zachowania. Modelowanie jest czasem skuteczne w połączeniu z technikami ekspozycji. I innymi metodami behawioralnymi. Ćwiczenia behawioralne można stosować w terapii grupowej. Przykładowo, grupę pacjentów cierpiących z powodu agorafobii można zabrać do centrum miasta, czyli miejsca wywołującego u nich lęk. Uczestnictwo w grupie zapewnia pacjentom wzajemne wsparcie. Ćwiczenia behawioralne pacjent może wykonywać również w domu. Wtedy uczestniczą w nich członkowie rodziny. Wykazano również, że wiele dysfunkcji seksualnych może mieć związek z lękiem fobicznym i można je leczyć stosując techniki behawioralne. Gdy zaburzeniu lękowemu z napadami paniki towarzyszy agorafobia, leczeniem z wyboru jest CBT, która polega na stosowaniu ekspozycji, terapii poznawczej lub eksperymentach behawioralnych, w których pacjent sprawdza prawdziwość katastroficznych przekonań, oraz celowość zachowań unikających. CBT jest również leczeniem z wyboru u pacjentów z objawami fobii społecznej. W zaburzeniu tym leczenie polega na edukacji pacjenta oraz zaplanowaniu ćwiczeń, które mają na celu rozpoznanie błędów w myśleniu, zastosowaniu technik ekspozycji na sytuacje społeczne wywołujące lęk, poznawczych zmian lękowego myślenia oraz samodzielnego wykonywania w domu ćwiczeń poznawczych i behawioralnych. Mniej skuteczna jest CBT stosowana w grupach pacjentów z objawami fobii społecznej. Nie udowodniono skuteczności uczenia pacjenta nowych umiejętności społecznych oraz stosowania ćwiczeń relaksacyjnych. Istotne jest przekonanie pacjenta, że zachowanie członków rodziny może być czynnikiem wzmacniającym zaburzenia lękowe w postaci fobii oraz powodem nieskuteczności stosowanego leczenia. Należy z tego powodu również informować członków rodziny o przyczynach, objawach i leczeniu tych zaburzeń. Farmakoterapia. Częste jest współwystępowanie agorafobii i depresji. Zatem w leczeniu stosuje się środki przeciwdepresyjne. Udowodniono, że SSRI i MAOI, na przykład fenelzyna, są skuteczne w leczeniu agorafobii i fobii społecznej. Powstała więc teoria mówiąca o nieprawidłowościach w układzie serotoninergicznym i dopaminergicznym występujących w tych zaburzeniach. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne są skuteczne u pacjentów z objawami depresji. Leczeniem z wyboru zaburzenia lękowego z napadami paniki i agorafobii jest CBT. Cognitive Behavioral Therapy. A farmakoterapia z użyciem SSRI jest leczeniem drugiego rzutu. Efekty leczenia technikami CBT mogą się pojawić dopiero po 6 tygodniach, a pełna skuteczność następuje po 12 tygodniach leczenia. Benzodiazepiny należy stosować po to, aby złagodzić reakcję unikania, która jest czynnikiem utrwalającym lęk. Na przykład pacjent może zażyć diazepam godzinę przed znalezieniem się w sytuacji fobicznej. Lęk antycypacyjny często jest głównym czynnikiem utrwalającym lęk w zaburzeniach lękowych w postaci fobii, dlatego bardziej skuteczne mogą być benzodiazepiny przyjęte 4 godziny przed znalezieniem się pacjenta w sytuacji fobicznej. Najskuteczniejsze jest łączenie zażywania benzodiazepiny ze stosowaniem technik behawioralnych zwłaszcza na początku leczenia aby złagodzić reakcję unikania i umożliwić pacjentowi konfrontację z sytuacją fobiczną. W leczeniu zaburzeń lękowych w postaci fobii, zwłaszcza fobii społecznej, gdy głównymi objawami są objawy somatyczne, stosuje się również antagonistów receptora beta-adrenergicznego, beta-blokery np. propranolol. Nie wywołują one sedacji, Dlatego są zalecane w łagodzeniu objawów lęku występujących podczas egzaminu na prawo jazdy, a także innych egzaminów oraz tych, które pojawiają się u aktorów i muzyków przed publicznym występem. Beta-blokery są również stosowane przez osoby, które grają w bilard, ponieważ powodują one zmniejszenie drżenia ramion. Także osoby zawodowo grające w rzutki preferują przyjmowanie. Beta-blokerów zamiast alkoholu, który również działa uspokajająco. Mimo iż skuteczne może być wsparcie emocjonalne pacjenta, psychoterapia psychoanalityczna jest nieskuteczna w leczeniu fobii. Rokowanie. Najskuteczniej leczy się osoby z fobią dotyczącą zwierząt. Stopniowo następuje też złagodzenie objawów fobii społecznej. Natomiast objawy agorafobii. Mają często przebieg przewlekły i mogą występować okresy zaostrzeń. Tabelka. zaburzenia lękowe w postaci fobii. Strach jest reakcją na realną sytuację zagrożenia. Fobia jest nadmiernym lękiem, który łączy się z wystąpieniem reakcji unikania. Najczęściej występują specyficzne izolowane postacie fobii na przykład przed zwierzętami. W poradniach psychiatrycznych najczęściej jednak spotykani są pacjenci cierpiący z powodu agorafobii polegającej na lęku przed otwartą przestrzenią, tłumem i sytuacją, w której ucieczka z danego miejsca jest trudna lub niemożliwa. Leczeniem z wyboru zaburzeń lękowych w postaci fobii jest podejście psychologiczne, np. stosowanie technik ekspozycji, które obejmują również samodzielne ćwiczenia pacjenta w domu. SSRI i Maoi, na przykład fenelzyna, łagodzą objawy agorafobii i fobii społecznej. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zespół natręctw. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne polega na występowaniu u pacjenta natrętnych myśli, ruminacje lub obsesje i lub natrętnych czynności, rytuały lub kompulsje z obiektywnie odczuwanym przymusem ich wykonywania pomimo świadomego przeciwstawiania się im. Ruminacje porównuje się do słyszenia melodii w głowie. Często ich treść wydaje się absurdalna lub obca dla danej osoby, na przykład związana z seksem, przemocą, wypadkami i śmiercią. Jednak takie myśli osoba ta rozpatruje jako własne. W schizofrenii natomiast pacjent jest urojenIowo przekonany że myśli, wyobrażenia lub obrazy do umysłu przenikają ze zewnątrz. Ruminacjami są powracające słowa, myśli, wyobrażenia lub obrazy, które pacjent traktuje jako niepożądane, natrętne, uciążliwe, ego dystoniczne, bezcelowe oraz abstrakcyjne. Osoby cierpiące z powodu ruminacji nie działają jednak pod ich wpływem. Rytuały, rycina, 10.8 Są podobne do kompulsji, które występują w dzieciństwie i polegają na przykład na omijaniu pęknięć w chodniku. Te natrętnie powtarzane czynności są czasochłonne i bardzo przykre dla danej osoby. Początkowo wykonywanie rytuałów łagodzi objawy lęku, ostatecznie jednak nasilają one lęk. Rytuały polegają na natrętnym myciu się, sprzątaniu. Lub wielokrotnym sprawdzaniu, czy światło jest wyłączone, lub drzwi zamknięte. Osoba z natręctwami może również przed podjęciem działania liczyć do określonej cyfry. Rytuały są często nazywane kompulsjami. U danej osoby zarówno ruminacja, jak i rytuały są związane z przymusem ich wykonywania. U osób ze zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, wgląd jest zachowany. Uważają one, że występujące u nich ruminacje lub rytuały są śmieszne, jednocześnie stale je powtarzają. Wgląd natomiast nie występuje w odniesieniu do treści urojeniowych, które są nawracające i skupiające uwagę, ale jednocześnie są uważane za prawdziwe. Zachowania stereotypowe polegają na bezcelowym powtarzaniu czynności takich jak ruszanie nogami lub powtarzanie słów. Występują one w schizofrenii, autyzmie lub upośledzeniu umysłowym, w których pacjent nie ma wglądu w swoje zachowanie. W przewlekłym zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym opór wobec natrętnych myśli może zanikać, w związku z tym nie jest istotnym elementem zaburzenia. Nie występuje on również w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym u dzieci. Świadome przeciwstawianie się natrętnym myślom lub czynnościom powoduje naślenie objawów lęku i napięcia, łagodzonych jedynie przez ponowne ruminacje i wykonywanie rytuałów. Rytuały mogą również wynikać z obsesyjnych wątpliwości. Szaleństwo wątpliwości, co pacjent określa jako Niewielki, zorganizowany obszar w chaosie życia. Zdrowe osoby sprawdzają wyłączenie światła lub zamknięcie drzwi, zwłaszcza gdy daną czynność wykonują odruchowo i nie pamiętają jej dokładnie, stąd łatwość, z jaką mogą wystąpić obsesyjne wątpliwości. Często skuteczne jest poinformowanie pacjenta z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, że lęk występuje przed ruminacjami lub Rytuałami, które pacjent uznaje za łagodzące lęk. Ruminacje i rytuały pacjent może również uważać za szaleństwo. Zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnemu często towarzyszy depresja. Również fobia choroby jest uważana za zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, ponieważ jest związana z natrętnymi myślami o zachorowaniu na raka. AIDS lub na inne choroby przenoszone drogą płciową. Objawy tego zaburzenia nie są związane z konkretną sytuacją. Natomiast w fobii występują objawy nadmiernego związanego z daną sytuacją lęku, stowarzyszącą reakcją unikania. Najczęstszą postacią zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego jest obawa przed zabrudzeniem i wynikające z tego natrętne mycie lub czyszczenie. Rytuały mycia i prania wiążą się z występowaniem fobii przed bakteriami, ale ponieważ zobaczenie bakterii jest niemożliwe, pojawiają się fobie dotyczące brudu. Rytuały te mogą się rozwinąć do tego stopnia, że osoba cierpiąca na nie myje ręce do 40 razy na dzień. Pytania zadawane do rozpoznania zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dotyczą: lęku przed zanieczyszczeniem brudem. I bakteriami. Natrętnego mycia, czyszczenia, sprzątania oraz czynności sprawdzających, niechcianych myśli, których nie można się pozbyć, dokładnego wykonywania powoli wszystkich czynności, nadmiernej troski o zachowanie rozkładu zajęć, ładu i symetrii. Czasami występuje bardzo powolne wykonywanie wszystkich czynności. Pierwotna powolność obsesyjna. Rzadko jest jednak głównym objawem. Opis przypadku: Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Pan C.D.: 27-letni samotny mężczyzna z zawodu księgowy miał osobowość anankastyczną, obsesyjno-kompulsyjną. Już w szkole był bardzo sumienny, skrupulatny, perfekcyjny, uparty i niezależny. Całkowicie poświęcał się pracy, zaniedbując odpoczynek i zawieranie przyjaźni. Niechętnie poświęcał czas innym osobom, które niezbyt lubił. Mimo iż cechy obsesyjnej osobowości były mu przydatne w pracy, czasami powodowały, że miał trudności w podjęciu decyzji. Kiedy pan C.D. Popełnił błąd w pracy, został skrytykowany przez przełożonego. Starał się być jeszcze bardziej skrupulatny, drobiazgowy i punktualny, wskutek czego czuł się w pracy coraz bardziej zestresowany. Codziennie rano przed wyjazdem dokładnie sprawdzał, czy światła były zgłaszone, okna zamknięte, sprzęt domowy wyłączony, drzwi do domu zamknięte. Wiedział, że takie czynności sprawdzające były niezbyt mądre ale nie mógł się im przeciwstawić. Kiedy próbował ich nie wykonywać, nasilały się lęki i napięcie, które łagodziło jedynie ponowne wykonanie czynności. Rytuały sprawdzające pana CD stawały się coraz bardziej złożone i powstała ustalona kolejność ich sprawdzania przed wyjazdem do pracy. Zaczynał od sprawdzenia wszystkich wyłączników światła na piętrze. A kończył upewnieniem się, że wszystkie drzwi i okna są zabezpieczone na parterze. Wszystko sprawdzał trzy razy. Rytuały pana CD stały się tak czasochłonne, że wykonanie ich zajmowało dwie godziny. Dlatego rano wcześnie wstawał i czasami spóźniał się do pracy. Powodowało to nasilenie objawów lęku i uczucia bezradności, a także nasilenie wykonywania rytuałów. Gdy przełożony upomniał pana CD, że spóźnia się w dotrzymywaniu terminów, zaczął on szukać pomocy u lekarza ogólnego, który odesłał go do psychiatry. Ten wyjaśnił panu CD przyczyny i objawy jego zaburzenia, podkreślając, że lęk poprzedza wykonywanie rytuałów i zapewnił go, że nie zwariuje. Psychiatra zalecił panu CD przyjmowanie leku przeciwdepresyjnego z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Ponieważ stwierdził objawy epizodu depresji, które towarzyszyły zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnemu, i skierował go do psychologa klinicznego, który zaplanował leczenie za pomocą technik behawioralnych, aby zapobiec natrętnym myślom i wykonywaniu rytuałów. Leczenie prowadzono w domu pod nadzorem psychologa. Przyjechał też krewny pana C.D., który pomagał mu w codziennych domowych obowiązkach i wykonywaniu ćwiczeń. Leczenie pana CD przyniosło poprawę, tak że mógł wrócić do pracy. Niemniej, objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego przejściowo zaostrzały się w sytuacjach stresujących, z którymi nie mógł on sobie poradzić. Koniec opisu przypadku. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Epidemiologia. Według badań przeprowadzonych w USA. 2-3% osób w populacji ogólnej może mieć objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Częstość występowania zaburzenia na całym świecie jest podobna. Obraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego różni się jednak w poszczególnych krajach. U 17% osób w populacji ogólnej występują łagodne objawy tego zaburzenia. W jednym miesiącu występują one u 1% mężczyzn i 1,5% kobiet. Objawy wcześniej pojawiają się u mężczyzn. U 2 trzecich pacjentów pierwsze objawy zaburzenia występują na początku 20 roku życia. Ogólnie pojawiają się przed 25 rokiem życia, a średni wiek zachorowania to 22 lata. Zaburzenie może się również pojawić w dzieciństwie, najczęściej w 12 do 14 roku życia. U pacjentów, u których w obrazie choroby głównymi objawami są rytuały sprawdzające, zachorowanie występuje później, średnio w 27 roku życia. Przebieg zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego jest przeblekły, z występującymi okresowo zaostrzeniami. Diagnostyka różnicowa. Objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego występują u 20-30% pacjentów chorych na depresję, a także na schizofrenię. Sugerowano, że objawy obsesyjne pojawiające się w dzieciństwie zapobiegają wystąpieniu objawów psychozy. Objawy obsesyjne występują w psychozach organicznych, w tym we wczesnym okresie otępienia, a także w jadłowstręcie psychicznym i zaburzeniu lękowym uogólnionym. W zaburzeniach poporodowych, zwłaszcza w depresji poporodowej, występują natrętne myśli dotyczące Skrzywdzenia własnego dziecka. Należy je traktować poważnie i zapobiegać wprowadzeniu ich w czyn. Wspomniano wcześniej, że przekonania urojeniowe są nawracające i powodują nadmierne zaabsorbowanie, ale odmiennie niż w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym, pacjent jest wobec nich bezkrytyczny i uznaje je za prawdziwe. Wgląd. Nie występuje również w zachowaniach stereotypowych. Należy też różnicować kompulsje występujące w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym ze zachowaniami impulsywnymi, które pojawiają się u osób z niską kontrolą nawyków i popędów czyli u osób z piromanią, kleptomanią, z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami preferencji seksualnych lub patologiczną skłonnością do hazardu. Etiologia. Etiologia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego różni się od etiologii innych zaburzeń nerwicowych. Występuje większa podatność genetyczna wśród krewnych pierwszego stopnia, 3-7%. Większa zgodność występowania zaburzenia między bliźniakami monozygotycznymi, 50-80%, oraz bliźniakami dizygotycznymi, 25%. Obraz kliniczny zaburzenia. Rodzaj występujących ruminacji i rytuałów nie zawsze jest taki sam u poszczególnych członków rodziny. Stwierdzono też współwystępowanie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego i zespołu toreta, tiki ruchowe. U 20% pacjentów z objawami zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego występują tiki związane z nieprawidłowościami w jądrach podstawy mózgu. Częstość występowania zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego jest większa u osób z uszkodzeniem mózgu powstały w skutek urazów głowy, zapalenia mózgu lub kiły. W badaniach neuropsychologicznych stwierdzono zaburzenia funkcji wykonawczych. Teorie neurobiologiczne wyjaśniające przyczyny zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego powstały dzięki obrazowaniu mózgu za pomocą pozytronowej tomografii emisyjnej PET i czynnościowego rezonansu magnetycznego MR. Za pomocą tych technik wykazano nieprawidłowości w morfologii kory oczodołowo-czołowej, kory zakręto-obręcze oraz jąder podstawy. Badania struktury mózgowia za pomocą MR wykazały występujące obu strony niezmniejszenie jądra ogoniastego istoty białej za spoidłowej. Stwierdzono również zaburzenia przekaźnictwa serotoninergicznego, oraz jego zaburzenia we współdziałaniu z dopaminą w ośrodkowym układzie nerwowym. W dzieciństwie i okresie dojrzewania zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, jak też tiki ruchowe, mogą wystąpić po zakażeniu paciorkowcami beta-hemolizującymi, co przyczyniło się do powstania teorii o autoimmunologicznej etiologii tych zaburzeń, w której zakłada się istnienie przeciwciał przeciwko substancjom peptydowym jąder podstawy. Wpływa to na funkcjonowanie neuronalnych obwodów korowo-prążkowo-wzgórzowo-korowych. Osobowość nankastyczna, obsesyjno-kompulsyjna, zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, ale na podstawie wywiadu stwierdza się ją i tylko u 13-35% do 35 pacjentów. Wyniki niektórych badań wskazują, że u większości pacjentów ze zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi przed zachorowaniem występuje osobowość anankastyczna. W innych badaniach wyniki sugerują, że występuje ona tylko u nielicznych pacjentów. U osób z osobowością anankastyczną występuje obsesyjne, sztywne i zdyscyplinowane zachowanie. Punktualność i upór. Takie osoby nie przeciwstawiają się swojej obsesyjności, a własne myśli nie są dla nich obce. Niektóre cechy anankastycznej osobowości, takie jak na przykład sumienność, są żyteczne. Inne mogą powodować wystąpienie niepewności lub niezdecydowania w działaniu. Osobowość anankastyczna, w myśl teorii psychoanalizy Freud'a, powstaje na etapie rozwoju analnego. Na przykład wynika z restrykcyjnych wymagań co do utrzymania czystości. W teorii tej zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne to powrót. Od fazy rozwoju edypalnego do sadystyczno-analnego przywołuje się tu również myślenie magiczne, wszechmoc myśli czyli przekonanie, że myślenie o danym wydarzeniu może je spowodować. Uważa się, że objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego powstają w wyniku lęku wewnątrzpsychicznego, spowodowanego konfliktami emocjonalnymi i wyrażają się mechanizmami obronnymi, takimi jak Izolacja i bierność, np. wykonywanie czynności sprawdzających, aby poczuć się bezpiecznie. Objawy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego stanowią również obronę przed lękiem, który występuje w związku z obawą przed bodźcami seksualnymi i agresywnymi, a w tym znaczeniu są one obronnym wycofaniem się do analnego etapu rozwoju. Teoria uczenia się nie potrafił uzasadnić przyczyn wystąpienia objawów zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, ale może uzasadnić stosowanie CBT. Najpierw występuje lęk, później pojawiają się obsesje. Te ostatnie powodują wystąpienie coraz silniejszego lęku, prowadzącego do pojawienia się kompulsji których wykonanie łagodzi lęki i zmniejsza obawy o konsekwencje obsesji. Ulga ta jednak jest krótkotrwała, prowadząc jednocześnie do wzmocnienia kompulsji. Leczenie. Należy skutecznie leczyć epizod depresji oraz każdą inną chorobę współwystępującą z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Najczęstszą przyczyną wystąpienia ruminacji jest depresja, a nie pierwotnie istniejące zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Leczenie psychologiczne Psychoterapia podtrzymująca może być skuteczna po zapewnieniu pacjenta, że nie zwariuje oraz że lęk występuje przed nadrętnymi myślami i czynnościami, które są często uznawane przez pacjentów jako zmniejszające lęk. Psychoterapia psychoanalityczna jest nieskuteczna, zwłaszcza gdy pacjent nie współpracuje i podczas terapii obsesyjnie rozmyśla. Skuteczna może być jednak w leczeniu anarkastycznych zaburzeń osobowości. Nieskuteczność psychoanalizy może być kolejnym dowodem, że przyczyny zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych są neurobiologiczne. Skuteczna jest terapia poznawczo-behawioralna CBT. W której wykorzystuje się techniki stopniowej ekspozycji, razem z pacjentem planuje się strategię, która ma zapobiegać bierności przechodzenia od obsesji do kompulsji i lub proponuje się pacjentowi terapię poznawczą. Pacjentów, których głównym objawem zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego są rytuały, leczy się łatwiej niż pacjentów, u których występują ruminacje. Techniki behawioralne stosowane w leczeniu rytuałów polegają na ekspozycji i zapobieganiu reakcji. Pacjent uczy się radzić sobie z narastającym napięciem, które występuje, gdy przeciwstawia się wykonywaniu rytuałów. Stosuje się również metodę rozpraszania myśli, na przykład przez dyskusję, a czasami również łagodne ograniczenia fizyczne. Aby takie leczenie było skuteczne, może być konieczne prowadzenie go w warunkach szpitalnych. Skuteczna jest także technika modelowania. Leczenie dodatkowe, które ma zapobiegać natrętnym czynnościom, to ćwiczenia częstego powtarzania, w których zaleca się pacjentowi powtarzanie rytuałów, aż do momentu złagodzenia lęku. Trudniejsze jest leczenie pacjentów, u których głównym objawem są ruminacje. Skuteczne mogą być techniki polegające na zatrzymywaniu myślenia. Pacjenta prosi się o odprężenie oraz o obsesyjne myślenie. W momencie, w którym terapeuta mówi stop, pacjent musi zmienić temat swoich myśli. Wypowiadane przez terapeutę słowo stop zastępuje się na późniejszym etapie leczenia myślami pacjenta o tym słowie. Technika jest wielokrotnie powtarzana do momentu, w którym pacjent nauczy się kontrolować swoje natrętne myśli oraz samodzielnie stosować tę technikę. W celu zatrzymania natrętnych myśli wykorzystywano też sole trzeźwiąca. Inne techniki pomagające zatrzymać obsesyjne myśli to pstrykanie gumowymi opaskami mocno przylegającymi dookoła nadgarstka. Uczy się też pacjenta technik, w których ogranicza on natrętne myślenie tak, aby występowało tylko w określonych porach w ciągu dnia, oraz technik radzenia sobie z natrętnymi myślami w codziennym życiu. Farmakoterapia. Leczeniem z wyboru zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego jest stosowanie wysokich dawek SSRI. Ponadto w farmakoterapii klomipramina. Trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny, najsilniej hamujący wychwyt zwrotny serotoniny. Jest skuteczna u 40-60% pacjentów przyjmujących ją ponad miesiąc, np. od 8 do 16 tygodni. Skuteczność tego leku w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego nie zależy od jego działania przeciwdepresyjnego, jest on skuteczniejsze od innych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, które również powodują złagodzenie objawów, ponieważ leczą objawy afektywne, często występujące w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym. Efekty uboczne stosowania klomipraminy w dużych dawkach to działanie przeciwmuskarynowe antycholinergiczne, pojawienie się zaburzeń seksualnych oraz drgawek. Klomi-pramina jest lekiem bardziej skutecznym, ale SSRI powodują mniej efektów ubocznych. W leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych stosuje się również MaOI. Jako leczenie wspomagające u pacjentów, u których stosowanie samych SSRI jest nieskuteczne, bardziej korzystne jest zastosowanie małych dawek typowego leku. Neuroleptycznego niż podawanie benzodiazepin. Neuroleptyki nie są stosowane jako monoterapia w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych. Benzodiazepiny można stosować tylko przez krótki czas. Efekt placebo w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym stwierdza się tylko u 5% pacjentów i znacznie rzadziej niż w innych zaburzeniach psychiatrycznych. W Wielkiej Brytanii w leczeniu pacjentów z ciężkimi objawami zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego stosuje się SSRI razem z technikami CBT lub tylko SSRI. Ale skuteczniejsze jest połączenie obu rodzajów terapii: psychochirurgia. U pacjentów z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, u których objawy są ciężkie, lekoporne, przewlekłe i znacznie Zaburzające funkcjonowanie, a wszystkie inne sposoby leczenia zawiodły, stosuje się stereotaktyczną operację mózgu. Mało jest jednak odpowiednich badań, a procedury chirurgiczne często powodują wystąpienie powikłań. W leczeniu chirurgicznym wykorzystuje się radioaktywne implanty itrowe. Niedawno zastosowano leczenie nieinwazyjne za pomocą technik protonowych elektronowych i rentgenowskich u 25 do 30% pacjentów skuteczna okazała się przednia cingulotomia, kapsulotomia i leukotomia limbiczna. Cingulotomia wiąże się z wystąpieniem padaczki u 1% operowanych pacjentów. Wszystkie zabiegi neurochirurgiczne w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego polegają na oddzieleniu kory czołowej od głębszych struktur limbicznych. Taka operacja mózgu jest wykonywana, gdy u pacjenta nie stwierdzi się osobowości antysocjalnej i uzależnienie od alkoholu, ponieważ po operacji objawy tych zaburzeń mogą się nasilić i wystąpić objawy odhamowania. Według ustawy o zdrowiu psychicznym. Z 1983 roku w sekcji 57 w Anglii wali do wykonania zabiegu neurochirurgicznego w leczeniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego należy uzyskać zgodę pacjenta oraz pozytywną opinię lekarza psychiatry, który go konsultował. W niektórych krajach nie zaleca się wykonywania takich zabiegów neurochirurgicznych. W ostatnich latach w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych o ekstremalnym nasileniu wykonuje się zabiegi głębokiej stymulacji mózgu. Obiektem stymulacji jest najczęściej jądro półleżące. Nucleus cumbens. Przypis redaktora naukowego Rokowanie W zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych leczenie jest skuteczne u 70% pacjentów rokowanie jest tym gorsze, im obsesje i lub kompulsje są bardziej uzasadnione. Na przykład gorzej rokuje leczenie pacjenta, który przed opuszczeniem domu wielokrotnie sprawdza, czy jest on zamknięty, a lepiej rokuje leczenie pacjenta, który wykonuje bezcelowe rytuały, takie jako mijanie pęknięć w chodniku. W zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym Niekorzystnymi czynnikami prognostycznymi są wystąpienie zaburzenia w młodym wieku, jednoczesne występowanie obsesji i rytuałów, złe funkcjonowanie społeczne oraz obsesje i rytuały magiczne. W tabeli 10.11 podano wytyczne dla leczenia zaburzenia lękowego uogólnionego, zaburzenia lękowego z napadami paniki, zaburzeń lękowych w postaci fobii. Oraz zaburzenia stresowego, pourazowego. Zaburzenie nerwicowe u osób w podeszłym wieku. Częstość występowania zaburzeń nerwicowych jest mniejsza u osób powyżej 65 roku życia. Zaburzenie lękowo-uogólnione 4%. Specyficzne postacie fobii 4%. Agorofobia do 8%. Fobia społeczna 1%. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne do 8%. U osoby w podeszłym wieku zaburzenia lękowe z napadami paniki występują bardzo rzadko. Dlatego należy przede wszystkim wykluczyć epizod depresji oraz zaburzenia somatyczne. Objawy lękowe u osób starszych najczęściej mają związek z epizodem depresji, są następstwem zaburzeń somatycznych lub wynikają z działań bocznych przyjmowania leków. W starszym wieku częściej występują objawy hipochondryczne. Reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Klasyfikacja ICD-10 obejmuje grupę zaburzeń występujących bezpośrednio po stresujących wydarzeniach: ostre reakcje na stres lub powstających wskutek znaczących zmian życiowych i okoliczności zaburzenia adaptacyjne. Psychologiczne bodźce wywołujące stres mogą być przyczyną wielu zaburzeń psychicznych, które jednak nigdy nie pojawiają się, gdy taki stres nie wystąpi. Zaburzenia te uznaje się za nieprawidłowe reakcje na silny lub długotrwały stres, ponieważ zaburzają mechanizmy obronne i powodują pogorszenie funkcjonowania społecznego. Wystąpienie ostrej reakcji na stres lub zaburzenia adaptacyjnego często prowadzi do dokonania samouszkodzenia lub przedawkowania przepisanych leków. Ostra reakcja na stres, ostre zaburzenie stresowe. Zaburzenie klasyfikowane w ICD-10 jako ostra reakcja na stres lub DSM-4 jako ostre zaburzenie stresowe jest przemijającą reakcją, która powstaje po wystąpieniu silnego fizycznego lub psychicznego bodźca stresowego, gdy u danej osoby nie stwierdza się innych zaburzeń psychicznych. Ustępuje ona zazwyczaj po kilku godzinach lub dniach. Ostra reakcja na stres występuje po wydarzeniu zagrażającym życiu lub zdrowiu danej osoby lub jej bliskich oraz gdy pojawiła się nagła zmiana, która spowodowała utratę pozycji społecznej lub kontaktów społecznych. Żałoba, pożar, domu i temu podobna. Ryzyko pojawienia się zaburzenia wzrasta, jeśli u danej osoby występuje wyczerpanie fizyczne. Nie u każdej osoby, która doświadcza stresującego wydarzenia, wystąpi ostra reakcja na stres, dlatego istotna jest jej podatność i zdolność radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Obraz kliniczny zaburzenia jest bardzo różny i zmienny. Najczęściej początkowo występuje stan oszołomienia, a następnie objawy depresji lub lęku, gniewu, rozpaczy, pobudzenia psychoruchowego, reakcja ucieczki fuga. Lub wycofania się. Żaden z objawów nie jest dominujący przez dłuższy czas, a zaburzenie ustępuje stosunkowo szybko po kilku godzinach, gdy pacjent znajduje się w środowisku, w którym nie występuje bodziec stresowy. Jeśli pacjent długo doświadcza działania bodźca stresowego lub gdy jego działanie jest nieodwracalne, objawy ostrej reakcji na stres ustępują później. To znaczy po 24-48 godzinach, a po trzech dniach zazwyczaj są już nieobecne. Ostra reakcja na stres, jako rozpoznanie, pojawiła się w klasyfikacji DSM-4 w 94, aby zidentyfikować osoby, u których spodziewano się późniejszego wystąpienia zaburzenia stresowego-pourazowego. Ostra reakcja na stres występuje jednak tylko u połowy pacjentów, u których później. Pojawia się zaburzenie stresowe półrazowe i jako rozpoznanie może nie znaleźć miejsca w klasyfikacji DSM-5. Zaburzenie stresowe półrazowe. Zaburzenie stresowe półrazowe PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, występuje często u zdrowych osób do 6 miesięcy od przeżycia ekstremalnej traumy, czyli niezwykle niebezpiecznego lub katastroficznego wydarzenia. Katastrofy naturalne lub wywołane przez ludzi, wojny, niebezpieczne wypadki oraz sytuacje, gdy dana osoba jest naocznym świadkiem nagłej śmierci innych ludzi, jest torturowana, terroryzowana, gwałcona lub jest ofiarą innych zbrodni, to wydarzenia, które mogą spowodować silny stres u każdego człowieka. Katastrofy spowodowane przez ludzi częściej wywołują zaburzenia stresowe-pourazowe niż kataklizmy. Naturalne. Czynniki predysponujące, takie jak zaburzenia nerwicowe, afektywne lub zaburzenia osobowości, zwiększają podatność na wystąpienie zaburzenia stresowego-pourazowego oraz nasilają jego przebieg, ale są niewystarczające do wyjaśnienia jego wystąpienia. W zaburzeniu stresowym-pourazowym występuje pięć elementów: doświadczenie wydarzenia traumatycznego. Natrętne wspomnienia dotyczące wydarzenia występujące w postaci myśli, przypominania i koszmarów sennych. Odrętwienie emocjonalne wynikające z podejmowania prób umiknięcia wspomnianego wydarzenia traumatycznego. Stan wzburzenia, nadmierna czujność ze wzmożoną reakcją zaskoczenia. Startle Response Zaskakująca odpowiedź, reakcja przejawiająca się małocelowymi ruchami, wzdrygnięcie ciała, ramion, zwroty głowy, zmiana pozycji. Jako wyraz zaskoczenia w odpowiedzi na nagły, nieoczekiwany bodziec z otoczenia o różnej modalności zmysłowej. Przypis tłumacza. Oraz bezsenność. Związek pojawienia się objawów z traumatycznym wydarzeniem i wystąpienie ich po kilkutygodniowym lub kilkomiesięcznym okresie utajenia, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, często występuje też częściowa lub całkowita niezdolność do odtworzenia ważnych okoliczności wydarzenia traumatycznego. Zaburzenie stresowe pourazowe uważa się za przeciążenie procesów emocjonalnych. Odrętwienie przez rozkojarzenie emocjonalne które pojawia się po wydarzeniu traumatycznym jest czynnikiem prognostycznym wystąpienia zaburzenia stresowego pourazowego po 6 miesiącach. Epidemiologia. Ryzyko wystąpienia w ciągu życia zaburzenia stresowego pourazowego w USA ocenia się na 8% w populacji ogólnej. Zaburzenie występuje dwukrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn, to znaczy jest obecne u od 8 do 13% mężczyzn i u 20 do 30% kobiet po doświadczeniu traumatycznym. Ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek traumatycznego wydarzenia jest znacznie wyższe i wynosi 61% u mężczyzn i 52% u kobiet. Neurobiologia. W zaburzeniu stresowym pourazowym stwierdzono zaburzenia osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej, takie jak Hipokortyzolemia i reakcja nadmiernego hamowania wydzielania kortyzolu w teście deksametazonowym odwrotnie niż w epizodzie depresji, gdzie w teście deksametazonowym stwierdza się osłabienie hamowania wydzielania kortyzolu oraz zaburzenia przepływu krwi w niektórych regionach jąder podstawy i korze oczodołowo-czołowej, Podobne zaburzenia stwierdza się w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym. W konsekwencji w zaburzeniu stresowym pourazowym stwierdza się wzrost ośrodkowego przekaźnictwa noradrenergicznego i serotoninergicznego. U weteranów wojny w Wietnamie z PTSD stwierdzono zmniejszenie wielkości hipokampa. Hipokamp pośredniczy w procesach pamięci świadomej w tym wspomnieniu o wydarzeniach traumatycznych, a ciało migdałowate pośredniczy w procesach pamięci nieświadomej, np. przykład w objawach autonomicznych traumy. W badaniach neuroobrazowych stwierdzono zmniejszenie objętości przyśrodkowych, przedczołowych i przednich regionów zakrętu obręczy, co koreluje ze zwiększoną aktywnością ciała migdałowatego. I jest związane z nadwrażliwością na bodźce zewnętrzne występujące u osób cierpiących z PTSD. U 80% pacjentów z PTSD występują inne zaburzenia psychiczne. Pojawiają się objawy lękowe i depresyjne. Występują też myśli samobójcze. U pacjentów z zaburzeniem stresowym-pourazowym często rozpatruje się epizod depresji lub dystymia. Pacjenci mogą również nadużywać alkoholu. Leków lub innych substancji psychoaktywnych. Niekiedy pojawiają się objawy silnego lęku, napady paniki lub zachowania agresywne wywoływane przez bodźce przywołujące wspomnienia, wydarzenia traumatycznego i lub powodujące ich ponowne przeżywanie. Mogą wystąpić również objawy specyficznych postaci fobii, agorafobii i fobii społecznej. W przeszłości często rozpoznawano Objawy PTSD, mimo że nie zawsze były one określone tym mianem. Podczas I wojny światowej objawy zaburzenia stresowego pourazowego nazywano wstrząsem psychicznym związanym z amunicją. Shell Shock. Bodźca do przeprowadzenia licznych badań nad PTSD dostarczyła wojna w Wietnamie, a naturalne kataklizmy Pojawiające się od 1980 roku przyczyniły się do rozpowszechnienia i rozpoznawania zaburzenia stresowego-pourazowego. Zapobieganie. Pierwotna prewencja wystąpienia zaburzenia stresowego-pourazowego polega na wywoływaniu reakcji stresowych w grupach wysokiego ryzyka, na przykład pokazując obrazy zwłok ludzkich. Wtórne strategie zapobiegania po wystąpieniu wydarzenia traumatycznego polegają głównie na wspieraniu danej osoby we wczesnym emocjonalnym przeżywaniu wydarzenia. Są to spotkania w grupach osób ocalałych w katastrofach, które należy organizować w pierwszych dwóch dniach po wydarzeniu. Dyskusja w grupie pozwala przywrócić reakcje emocjonalne do normalnego poziomu oraz dokonać podsumowania wydarzenia. Nie ma jednak badań nad długotrwałą skutecznością takich działań. Szkodliwe mogą być interwencje niewłaściwe, podjęte w nieodpowiednim czasie lub skutkujące nadmiernym rozmyślaniem danej osoby o wydarzeniu traumatycznym. Według wytycznych NICE w Wielkiej Brytanii po traumatycznym wydarzeniu nie zaleca się przeprowadzania pojedynczych, krótkich sesji interwencyjnych. Leczenie. Wiele osób z zaburzeniem stresowym pourazowym nie szuka specjalistycznej pomocy z powodu niechęci do opowiadania o objawach, jakie wystąpiły po traumatycznym wydarzeniu. Konieczna jest zatem czujność klinicystów. Postawienie rozpoznania może zwiększyć pewność siebie u osoby, która sądziła, że nikt nie zrozumie jej przeżyć i myśli. Specjalistyczne leczenie jest konieczne. Kiedy objawy zaburzenia stresowego, pourazowego utrzymują się ponad 6 miesięcy, a funkcjonowanie społeczne danej osoby jest znacząco zaburzone. W przypadku, gdy wydarzeniem traumatycznym jest gwałt, skuteczne są wzajemne grupy wsparcia w centrach interwencji kryzysowej, powtarzanie historii traumatycznego wydarzenia jest główną metodą leczenia. Techniki poznawczo-behawioralne polegają na ponownej ekspozycji na traumatyczne wydarzenia w wyobraźni pacjenta lub w rzeczywistości, z jednoczesnym zastosowaniem leczenia przeciwlękowego. CBT w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego wykorzystuje również technikę zwaną zeznawaniem, polegającą na szczegółowym opowiadaniu o traumatycznym wydarzeniu. Oraz ponownym przeżywaniu związanych z nim emocji w sposób akceptowany i tolerowany przez pacjenta, nie powodujące wystąpienia reakcji unikania. Wspominanie i opowiadanie wydarzenia odpowiada technice behawioralnej ekspozycji na nie w rzeczywistości i ma na celu przyzwyczajenie do niego pacjenta. Skuteczna jest również technika desensytyzacji za pomocą wideo, które pacjent stosuje indywidualnie. Osoby, które były torturowane, często przeżywają cierpienie psychiczne, spotęgowane przez lęki poczucie winy, np. z powodu czynności, do których zostały zmuszane. W leczeniu takich osób należy zachęcać je do zmiany myślenia i uświadamiać, że czynności te nie były zdradą i nie wystąpiły z ich winy. W Wielkiej Brytanii, zgodnie z wytycznymi Nice. Wskazane jest leczenie zaburzenia stresowego pourazowego w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych technikami CBT oraz stosowanie terapii desensytyzacji za pomocą ruchów gałek ocznych. Terapia ta polega na wywoływaniu szybkich i rytmicznych ruchów gałek ocznych u pacjenta, który przez 20 sekund śledzi wzrokiem przesuwający się do przodu i do tyłu palec terapeuty, jednocześnie skupiając uwagę... Na wyobrażaniu sobie traumatycznego wydarzenia i przypominając sobie związane z nim negatywne emocje i myśli, a następnie omawia z terapeutą pojawiające się przeżycia. Gdy słabnie uczucie przeżywanego cierpienia psychicznego, zachęca się pacjenta do tworzenia pozytywnych myśli dotyczących wydarzenia. Często wywoływanie ruchów gałek ocznych nie jest konieczne, ale technika ta może skutecznie ułatwiać wystąpienie reakcji desensytyzacji Farmakoterapia za pomocą leków przeciwdepresyjnych, aczkolwiek nie jest zalecana jako leczenie podstawowe, jest skuteczna w leczeniu PTSD, ponieważ łagodzi objawy depresji, ułatwia zasypianie i zmniejsza występowanie natrętnych wspomnień. Szczególnie skuteczne są SSRI stosowane w wysokich dawkach przez 5 do 8 tygodni. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne łagodzą zasadnicze objawy zaburzenia stresowego pourazowego. Lek przeciwdepresyjny z grupy MaOI, fenelzyna, okazał się nawet bardziej skuteczny od trójpierścieniowego leku przeciwdepresyjnego, imipraminę. Poprawa po zastosowaniu leków przeciwdepresyjnych może wystąpić dopiero po 8 tygodniach leczenia. Wytyczne NICE zalecają stosowanie noradrenergicznego i swoistego serotoninergicznego leku przeciwdepresyjnego mitrazapinę lub leku przeciwdepresyjnego z grupy SSRI. Paroksetyny. Należy unikać stosowania benzodiazepin, ponieważ mają wysoki potencjał uzależniający. Niekorzystne jest stosowanie. Benzodiazepin zwłaszcza w pierwszych dwóch tygodniach po wystąpieniu traumatycznego wydarzenia, ponieważ zaburzają one procesy przetwarzania pamięci niezbędne do zmniejszenia nasilenia objawów. W leczeniu szpitalnym pacjentów, którzy przeżyli katastrofy, należy uwzględniać ich reakcje psychiczne. Tabelka. Zaburzenie stresowe pourazowe. Reakcja zdrowej osoby na traumatyczne wydarzenie... O znacznym nasileniu. W obrazie zaburzenia występują natrętne wspomnienia, odrętwienie emocjonalne, zwiększone pobudzenie autonomiczne i nadmierna czujność. Spotkania ocalałych z katastrofy osób w grupach, podczas których omawia się i podsumowuje dane wydarzenia, mogące mieć działanie prewencyjne, należy je organizować w ciągu dwóch dni od wystąpienia traumatycznego wydarzenia. Skuteczne są techniki samopomocy i organizowanie grup wzajemnego wsparcia. Leczenie psychologiczne, takie jak zeznawanie, polega na wielokrotnym powtarzaniu historii traumatycznego wydarzenia. Skuteczne są również leki przeciwdepresyjne, ale ich zasadniczy efekt jest związany z leczeniem objawów depresyjnych. Koniec tabelki. Zaburzenia adaptacyjne. Zaburzenia adaptacyjne są stanami cierpienia i niepokoju emocjonalnego, zakłócającymi prawidłowe funkcjonowanie społeczne, które powstają podczas adaptacji do ważnych zmian życiowych lub do stresujących wydarzeń, takich jak żałoba czy rozłąka. Objawy zaburzenia występują zazwyczaj w ciągu miesiąca od wydarzenia i nie trwają dłużej niż 6 miesięcy. Osobnicza predyspozycja i podatność odgrywają większą rolę w przypadku zaburzenia adaptacyjnego niż w ostrej reakcji na stres. Zakłada się także, że zaburzenie adaptacyjne nie pojawiłoby się bez zadziałania bodźca stresowego. Objawy kliniczne zaburzenia to: krótka lub przedłużona reakcja depresyjna, reakcja mieszana lękowo depresyjna oraz reakcja depresyjna z zaburzeniami zachowania które występują na przykład w okresie dojrzewania czynnikami predysponującymi są również szok kulturowy i hospitalizacja w dzieciństwie zaburzenia adaptacyjne nie doczekały się wielu badań podstawą leczenia tego zaburzenia są zasady leczenia innych zaburzeń o podobnych objawach leki przeciwdepresyjne mogą być czasami skuteczniejsze w leczeniu zaburzenia adaptacyjnego niż w leczeniu epizodu depresji. Koniec rozdziału dziesiątego zaburzenia nerwicowe i inne zaburzenia związane ze stresem.